Cześć. Marcin Górnicki. Paweł Kuflikowski. Podcast Kuflikowski-Górnicki. Dzisiaj bardzo słodko-gorzki odcinek z gościem, który dzień przed naszym nagraniem złożył rezygnację z funkcji członka zarządu Polskiego Związku Kolarskiego. Można chyba niestety rzec, że zderzył się ze ścianą. Ale jest też ta słodka część rozmowy, ponieważ jest też prezesem największego klubu kolarskiego w Polsce. Gościmy Błażeja Maresza z Warszawskiego Klubu Kolarskiego. Rozmawiamy o ewolucji kolarstwa górskiego na przestrzeni 21 lat, kiedy funkcjonuje Warszawski Klub Kolarski, ale rozmawiamy też o tym, co niestety źle funkcjonuje w polskim kolarstwie na poziomie szkolenia centralnego, które w zasadzie nie istnieje. I staramy się też znaleźć rozwiązania na to, żeby było lepiej. Zapraszamy do rozmowy. Zapraszamy i pamiętajcie o tym, żeby subskrybować podcast Kuflikowski-Górnicki. Emisja tej rozmowy będzie dopiero za tydzień, natomiast zaczynamy trochę sensacyjną informacją o tym, że Błażej zdecydowałeś się zrezygnować z funkcji w zarządzie Polskiego Związku Kolarskiego. A kiedy umawialiśmy się na tą rozmowę, to właśnie twoja pozycja w Polskim Związku Kolarskim była jednym z pretekstów do tego, żeby tu się spotkać, porozmawiać o tym, w jakiej sytuacji jest dzisiaj kolarstwo górskie. No i chyba nie jest w dobrej. Ja wiem, Paweł, że ty lubisz takie sytuacje, więc dostarczyłem ci na pewno nie lada gratki, ale rzeczywiście jak się umawialiśmy się w zupełnie innym kontekście. Chciałem tu przyjechać i tłumaczyć różnego typu decyzje Polskiego Związku Kolarskiego. Przez rok pracy w Polskim Związku Kolarskim musiałem iść na wiele kompromisów, brać na klatę różne niepopularne decyzje i tłumaczyć się z tego, no i w pewnym momencie doszedłem do wniosku, że jednak różne rzeczy poszły za daleko i zmian, których ja oczekiwałem, się nie doczekałem. Niosłem wielkie nadzieje ze zmianą Rafała Makowskiego na stanowisku prezesa i Marka Rutkiewicza na stanowisku dyrektora sportowego. Niestety takie zmiany nie nastąpiły, nie nastąpiły zmiany w podejściu do szkolenia, bo czym innym jest problem związany z długiem, który wszyscy znamy i wydaje mi się, że tutaj poprzedni prezes Grzegorz Botwina razem z wiceprezesem Kubą Fornalikiem i też naszym prawnikiem Adamem Florczykiem zrobili bardzo dużo, żeby ten temat załatwić, wyrównać, rozwiązać po prostu. Natomiast no, dla mnie największą bolączką jest to, że nic nie zmienia się w polskim szkoleniu i to zarówno dotyczy MTB, jak i szosy. I no, te zmiany nadal nie następują i to był w sumie główny powód, dla którego zrezygnowałem z pełnienia funkcji wiceprezesa do spraw sportowych, no i ustąpiłem definitywnie z tego zarządu. Nie jest mimo wszystko tak źle. Przez ten rok udało ci się parę rzeczy wprowadzić, wdrożyć, zmienić. Opowiedzmy o tym, co jest pozytywne. Co dobrego udało się przez ten rok zrobić właśnie w kontekście szkolenia dzieci i młodzieży, bo tych zmian trochę na plus też było. Tak, no przede wszystkim udało się wprowadzić w życie kadry juniorów młodszych. To jest coś, co wydaje się, że musimy robić, jeżeli chcemy podążać za najlepszymi na świecie. Czyli to szkolenie powinniśmy robić jak na najniższym poziomie. Jak wyjeżdżamy na Puchary Czech cross country, to mamy zawody dla jakichś tam mini żaków i jest tam rój dzieciaków. I nic dziwnego, że z tych setek dzieciaków potem wyrastają bardzo dobrzy zawodnicy w kategorii juniorów czy elity. U nas jakoś mamy opory przed tym i były również opory przed wprowadzeniem kadr juniorów młodszych w Polskim Związku Kolarskim. Udało się to zrobić. Nieprzypadkowo nie ma tam kadry juniorów młodszych na torze, bo to środowisko najbardziej oporowało przeciwko tym rozwiązaniom. Natomiast zarówno Maciej Stanowicz, jak i Maciej Jeziorski, trenerzy kadry szosowej i MTB, zrobili kawał dobrej roboty. I to są młodzi ludzie, którzy z olbrzymim zaangażowaniem dokonywali selekcji najlepszych zawodników, wyjeżdżali z nimi na bardzo dużo zawodów, tworzyli atmosferę wokół tego odpowiednią i są dzięki temu wyniki i mamy jakieś podstawy, żeby myśleć, że dalej może być rzeczywiście lepiej. Czy można więc powiedzieć, że każdy, kto wchodzi do współpracy czy do pracy w związku, musi się liczyć z tym,
że czeka go walka z wiatrakami? Nie, no trzeba cały czas próbować. To jest też tak, pamiętajmy, że zarząd to jest ciało społeczne, więc tam nikt nie otrzymuje żadnych środków, poświęca swój własny czas, co też jest trochę demotywujące i frustrujące, jeżeli jest bardzo dużo do zrobienia. Też uważam, że w przyszłości powinno to ulec zmianie, bo nie można wymagać od ludzi, którym się nic nie płaci, że będą poświęcać bardzo dużo swojego czasu. Tutaj szapoba dla Grzegorza Potwiny, który bardzo dużo czasu tam spędzał i myślę, że w tej chwili też z dużym zaangażowaniem do tej funkcji podchodzi Rafał Makowski. Natomiast no, tam na etacie jest zatrudnione biuro, bodaj 4 panie oraz dyrektor sportowy i sekretarz generalny. I oni wykonują tą pracę, natomiast kierunek tej pracy no, powinien nadawać zarząd i ton i tematy, którymi powinni się te osoby zajmować. No i wokół tego związku jest bardzo dużo ludzi, którzy czerpią korzyści z tego. To są w pierwszej kolejności na pewno trenerzy poszczególnych kadr, to są na pewno szkoły mistrzostwa sportowego. I oni wyciągają ręce po pieniądze. No i trzeba się zastanowić, czy to w jaki sposób i ile oni środków otrzymują, to jest właściwe. Tej refleksji moim zdaniem cały czas nie ma. Natomiast trzeba próbować zmieniać, trzeba próbować wychodzić z różnymi inicjatywami, bo im częściej będzie się o tym mówiło, tym jest większa szansa, że w końcu coś się zmieni. No to ja powiedziałem o tych kadrach juniorów młodszych, ale też zostały uwolnione stawki za startowe, tak? Coś, co tam według mnie blokowało zupełnie rozwój kolarstwa w Polsce. To już nie ma miejsca. Został wprowadzony ekwiwalent za wyszkolenie, czyli to, że zawodnicy są wychowywani przez jakiś klub przez, nie wiem, 6-8 lat, a potem odchodzą do innych klubów bez jakiejkolwiek rekompensaty, już nie ma miejsca. To wzorem klubów piłkarskich, prawda? Tak, oczywiście. Tam to jest bardzo szczegółowo unormowane. U nas cały czas to tak naprawdę kuleje i jest dopiero wprowadzane. Niektórzy się przeciwko temu strasznie buntują. No jest to... No nie ma dużych pieniędzy w kolarstwie, tak? Ale wydaje mi się, że taki ekwiwalent pozwala na docenienie trenerów czy klubów, które wychowują tych zawodników. I to powinno mieć miejsce, zwłaszcza, że te pieniądze nie są duże, tak? Tam maksymalnie można chyba uzyskać ekwiwalent około 5000. Natomiast z reguły są te ekwiwalenty na poziomie kilkuset złotych do 2-3 tysięcy złotych. Więc no tak, ja teraz jestem w takiej sytuacji, że w tym roku nikt z Warszawskiego Klubu Kolarskiego nie odszedł, a przyjmujemy zawodników i płacimy ten ekwiwalent. Tak? I dla mnie jest to naturalne, tak? Że nie wiem, zawodnik z Kamyka Radzymin, bardzo dobry, szkolony przez x lat, muszę za niego zapłacić, czy z Huragana Wołomin. Taka jest kolej rzeczy. Natomiast no, w drugą stronę miałem pewne problemy, żeby wyegzekwować te ekwiwalenty. Czyli uchylają się niektórzy od tych zobowiązań? No powiedzmy, że albo się uchylają, albo w większości płacą, natomiast zawsze tu jest jakiś z tym problem i jakieś oburzenie, tak, że jak to przecież ja przejmuję zawodnika do bardzo dobrego teamu i przecież on będzie miał takie świetne warunki. I jest troszeczkę brak zrozumienia, ale finalnie większość teamów, które do których przychodzili moi zawodnicy, wywiązywała się z tego ekwiwalentu. No tak, bo tak naprawdę trzeba powiedzieć, że jakby w Polsce z punktu widzenia kolarstwa górskiego, cross country, mamy bardzo dużą liczbę klubów młodzieżowych, które jakby skupiają się tylko na młodzieży, więc po to, żeby funkcjonować i rozwijać się, kiedy odchowają takiego zawodnika, no to czymś naturalnym wydaje się właśnie, że dostaną jakby ekwiwalent po to, żeby móc dalej pracować, móc dalej szkolić kolejną młodzież, prawda? Więc jakby oczywiście jest to taka oczywista logika, ale z drugiej strony oczywiście wprowadzanie zmian i wprowadzanie jakichś obciążeń finansowych naturalnie też się spotyka z oporem, prawda? Dokładnie jest tak, jak mówisz. I no, ten opór przy zmianach jest i będzie zawsze. No tylko trzeba to po prostu konsekwentnie egzekwować i mam nadzieję, że za kilka lat wejdzie to normalnie w krew i wszyscy będą płacić te ekwiwalenty i nie będzie takiej frustracji wśród tych klubów, które szkolą młodzież, że właśnie zrobiła, że taki klub zrobił kawał dobrej roboty i nic z tego nie ma.
Właśnie to przełamywanie tabów, przełamywanie jakby wytartych schematów, to jest też to, co spowodowało, że zdecydowałeś się zrezygnować z funkcji Polskim Związkiem Kolarskim. Powiedziałeś właśnie o szkołach mistrzostwa sportowego, o ośrodkach szkolenia, które jakby są beneficjentami środków na szkolenie. No i próbowałeś troszkę jakby przełamać ten monopol, ten schemat, który funkcjonuje od zawsze, przerwać jakby zamknięty krąg, nie? To trudny temat, Paweł. Nie wiem, czy chcemy go drążyć, bo myślę, że nie wiem, czy... To może nie drążmy tematu, ale opowiedz o swoim pomyśle na finansowanie kadry MTB. Skupmy się na kadrze MTB, bo rozmawialiśmy o tym kilkukrotnie, więc jakby to nie jest chyba tajemnica, co chciałeś zaproponować i czego nie udało się przeforsować. Spróbuję to wytłumaczyć. Na kadrę Polski Elita jest tak zwana dotacja budżetowa i to jest w tym roku blisko 9 milionów złotych. To nie są małe pieniądze, tak? Nie łudźmy się też, że nie powtarzajmy takiego mitu, że nie ma pieniędzy. Pieniądze są. Może są pewnie za małe, niż byśmy chcieli, ale jakieś są. Na szkolenie kadry U23 i juniorów jest 7 milionów w tym roku. Suma summarum tam jest około 16-17 milionów. Mówimy o wszystkich dyscyplinach w tym tak, momencie. Tak, mówimy o wszystkich konkurencjach kolarskich, mhm. Tak. 17 milionów. Odetnijmy od tego powiedzmy 2 miliony na obsługę, tak? No mhm. Bo ktoś musi się tym zajmować, muszą być jacyś koordynatorzy, którzy będą rozliczać te papierki. No ale potem mamy już samo szkolenie zawodników, wynagrodzenie trenerów, sprzęt. No i z tych 15 milionów wyobraźmy sobie, że mamy w Polsce mamy do zdobycia 100 medali, tak? Mm-hmm. Jest warszawski klub kolarski. Właśnie, mówimy jeszcze, żeby podkreślić, mówimy o konkurencjach olimpijskich tylko tak, i wyłącznie. Tak, tak. Chociaż tam... Chociaż na torze tak, chyba tak. To troszkę szerzej idzie. Mamy 100 medali, 10 medali zdobywa klub X, na to, żeby było mi łatwiej. Warszawski klub kolarski zdobywa 10 medali, a więc... Co nie mija się bardzo z prawdą. Zdobywa 10% z tego, tak? Czyli 10% z tego budżetu, z tych 15 milionów powinno pójść do warszawskiego klubu kolarskiego. Czyli 1 500 000. Ja tam jak sobie liczyłem poprzez troszeczkę bardziej skomplikowaną punktację systemu sportu młodzieżowego, to wychodziło mi 750 tysięcy złotych. No, dali Bóg, te pieniądze nie trafiają do naszych zawodników, tak? To jest może połowa, może mniej niż połowa, jeżeli liczymy akcje, które są zaplanowane przez trenerów kadr i moi zawodnicy są tam zabierani, tak? Więc gdzieś te pieniądze po prostu się rozchodzą. Dlatego dochodząc do klubu, moją koncepcją było to, żeby pieniądze szły za zawodnikiem. Czyli jak wynik wypracował zawodnik, takie pieniądze otrzymywał i on tak jakby za nim i za jego klubem, do jego klubu powinny te pieniądze trafiać i oni mogą sobie to różnie rozdysponowywać. Albo na wyjazdy zagraniczne, albo na obozy, albo może on chce iść do szkoły mistrzostwa sportowego i tam. Czyli tak jakby, pamiętacie, była chyba kiedyś taka koncepcja bonu edukacyjnego, mhm. Że dziecko dostaje bon edukacyjny i samo rodzic decyduje, gdzie tam do której szkoły pójdzie. Nie wiem, czy to się sprawdziło, pewnie nie, ale to coś byłoby podobnego. Tak, że to zawodnik by decydował ze swoim trenerem, oczywiście ze swoim klubem, na co te środki zostaną wydane. W tej chwili mamy taki system, że to trenerzy kadr decydują, czyli dajmy na to trener kadry MTB dostaje budżet 500 000 i on jest królem tego. Do tego stopnia, że nawet nie do końca prezes wie, na co te akcje idą, bo on jeszcze rozlicza to przez PKOL, a nie przez Polski Związek Kolarski, bo mamy komornika na koncie, w związku z tym te pieniądze przez nas nie przepływają. On się tam porozumiewa z urzędnikami w PKOL-u, a Polski Związek Kolarski nic do tego nie ma. Na koniec tylko pisze sprawozdanie, że było tak sobie, ale w sumie nie najgorzej. Znaczy, żeby było jakby precyzyjniej. Na początku roku pisze plan, bo na podstawie planu jakby uzyskuje te środki i potem jakby pisze sprawozdanie. Natomiast w ciągu roku, w ciągu sezonu jakby nie, było to w żaden nie ma żadnej kontroli. A wiemy, że te akcje można zmieniać, tak, w trakcie mhm. sezonu. Więc nie było tutaj żadnej kontroli i w dzisiaj panującym systemie to trener kadry decyduje o wszystkim. Z jednej strony, no i też idą pieniądze na przykład do szkół mistrzostwa sportowego. Ja tego nie neguję, bo oni też robią kawał dobrej roboty. Ale no, mam taki przykład, gdzie
Mam, nie wiem, zawodnika w szkole mistrzostwa sportowego. Niezłego zawodnika, ale nie medalisty mistrzostw Polski. I on dostaje dofinansowanie na jakieś tam akcje szkoleniowe w ramach tej szkoły mistrzostwa sportowego. Te pieniądze spływają właśnie przez Polski Związek Kolarski tam. Natomiast jest Mateusz Szyszko, znany nam wicemistrz Polski w kolarstwie górskim w juniorze, który chodzi, no niestety, do najlepszego liceum w Polsce, do Staszica, tak? No i on tych pieniędzy nie dostanie, tak? Bo on poszedł, on był na tyle chłopak ambitny, że poszedł do bardzo dobrego liceum i te pieniądze już mu się nie należą. Więc mnie to bardzo bolało i to podkreślałem. Podkreślałem to też w takim aspekcie, że w nowym programie przeznaczonym dla kadr juniorów i U23 pojawiła się możliwość zainicjowania takich ośrodków szkolenia sportowego. To jest takie hasło, nie przywiązujmy się, że to powinien być gdzieś budynek i skoszarowani zawodnicy, bo z moich doświadczeń wynika, że to raczej mogą być po prostu na papierze tylko spisani zawodnicy, a oni by dostawali pieniądze na akcję. I moją koncepcją było to, żeby utworzyć takie ośrodki dla kategorii U23, czyli dla orlików. To jest najsłabsze ogniwo naszego całego kolarstwa. Mm-hmm. Stamtąd po prostu młodzież ucieka, bo jest już dorosła, musi się uczyć, musi iść na studia, musi pracować i nie widzi sensu pozostania w kolarstwie, zwłaszcza że na ich barkach spoczywa finansowanie całej tej zabawy. I tam moglibyśmy to wesprzeć, tych zawodników. Chociażby samych medalistów mistrzostw Polski, chociażby takiego Mateusza. No na to też nie było przestrzeni i to też mnie bardzo, bardzo bolało. I no to obok finansowania tej kadry poprzez pieniądze, które idą za zawodnikiem, a to się miało odnosić tylko pilotażowo do kadry MTB Elity. Cały dokument został przygotowany przez jednego z zawodników, było to powiązane z wynikami, czyli zawodnik dostawałby pewną kwotę do wykorzystania, ale za to musiał zdobyć ileś tam punktów UCI, więc no, to moim zdaniem bardzo upodmiotawiało zawodników. Oni decydowali, oni musieli sobie planować, ale to też wymuszało pewną synergię pomiędzy ich środkami, klubowymi środkami, a środkami kadrowymi. Mhm. Tej synergii cały czas nie ma. W tej chwili funkcjonuje to w ten sposób, że trener kadry ma te, powiedzmy, 500 000, chociaż akurat trener kadry MTB na szkolenie ma 290 000. I on zapewnia jakby od A do Z wszystko, tak? Podstawia busa, czasami w ostatnim momencie kupuje bilety lotnicze, tak? Co też potęguje strasznie koszty. Oczywiście. A jeżeli to zawodnik by o tym decydował, to on by już 10 razy sobie przeliczył, co jest najtańszą wersją i taką, która mu odpowiada. I on by po to, żeby jak najbardziej efektywnie te środki wykorzystać. Dokładnie, więc no, ja nie rozumiem, czemu nie mogliśmy tego wprowadzić w życie. Czekam, może coś się kiedyś jeszcze zmieni, natomiast to był mój pomysł i rzeczywiście trochę postawiłem to na ostrzu noża, czyli powiedziałem, że albo to wprowadzamy pilotażowo w kadrze MTB oraz te ośrodki szkolenia sportowego dla orlików, albo no, ja będę musiał zrezygnować tutaj z swojej funkcji w zarządzie, no i zrezygnowałem. Czyli argumenty drugiej strony nie pojawiły się przeciw wprowadzeniu tym zmian? Ja nie słyszałem takich argumentów, natomiast co do Szkoły Mistrzostwa Sportowego, to rzeczywiście wczoraj na zarządzie mieliśmy taką dyskusję, że sprowadzającą się raczej do tego, że no dajcie im więcej, oni w szkołach mistrzostwa sportowego dużo dobrego robią, no to dajmy im więcej i nie zabierajmy im, ale no, żeby coś otworzyć nowego, trzeba gdzieś uciąć te środki. A środki w tym budżecie akurat zostały znacząco zwiększone, więc de facto w tych szkołach mistrzostwach sportowych nie trzeba by było ucinać, tylko dać tyle samo, co w zeszłym roku. Ewentualnie, nie wiem, więcej o inflację. Mhm. A te środki i tak by pozostały na ośrodki dla orlików. Więc no to wymagało tylko pewnej odwagi. Tej odwagi zarząd nie znalazł. Boże, ja tu muszę stanąć jakby w imieniu słuchaczy, którzy może nie do końca są wtajemniczeni w te sprawy polityczno-związkowe, tak to nazwijmy, jakbyśmy mieli sięgnąć tak pamięcią. Kiedy związek zaczął się psuć? Kiedy ta sytuacja ze związkiem stała się na tyle zła, że od bardzo dawna już nikt pozytywnie nie wypowiada się o Polskim Związku Kolarskim? No, pierwszym momentem, który zachwiał bardzo mocno pozycją Polskiego Związku Kolarskiego, no to był narastający dług za wybudowanie toru kolarskiego.
ten tor, który miał być taką perełką i jakimś motorem napędowym do wypracowywania medali olimpijskich, okazał się kulą u nogi i ten dług narastał rokrocznie, ale powiedzmy, że to były czasy jeszcze z tego, co pamiętam, Wacława Skarula, kiedy on jeszcze starał się z tym zmagać. Nie były zablokowane konta, była rozmowa z głównym wykonawcą toru, czyli Mostostalem. Natomiast no, takim rokiem przełomowym był rok 2017. I tam się bardzo dużo posypało, bo przypomnę, że chwilę wcześniej Michał Kwiatkowski został mistrzem świata. Rafał Majka zdobył koszulkę w grochy najlepszego górala. Kolarstwo było na topie. Nie wiem, czy pamiętacie taką sytuację. Mieliśmy też medal w Rio, prawda? Tak, jeszcze Majka medal w Rio. I Rafała Majki, to były dwa medale. Majka. Równocześnie Maji Włoszczowskiej, więc naprawdę znaleźliśmy się w jakimś ministerialnym koszyku top of the top, w ogóle najbardziej dofinansowywanych sportów. No i wówczas wypłynęła sprawa ta obyczajowa i to mocno pokrzyżowało szyki. No i też chyba brak umiejętności zarządzania taką sytuacją kryzysową. No i równocześnie cały czas narastający dług i w pewnym momencie, kiedy no, jak to się mówi, na pochyłe drzewo każda koza skacze. W tym momencie byliśmy tym pochyłym drzewem i rzeczywiście dłużnicy też zaczęli się domagać zwrotu swoich środków. Wszedł komornik, zajął konta. No i od tego momentu tak naprawdę Polski Związek Kolarski jest ubezwłasnowolniony i przychodząc tutaj, jeżeli chciałem się tłumaczyć, jak wygląda sytuacja Polskiego Związku Kolarskiego, to bym użył takiej metafory, że startujemy w wyścigu, nie wiem, przełajowym dajmy na to i ktoś nam daje rower, ale nie wiem, pelikana, tak? Ruszamy, okazuje się, że hamulcy nie ma, tak? I tam ktoś krzyczy, że damy te hamulce, tam do rogu dojedź, tak? No i my tak staramy się ścigać i jechać na tym rowerze, ale on tak naprawdę jest nie nasz, jest pożyczony, jest zdekompletowany, cały czas coś się w nim psuje i ciężko zarządzać takim związkiem. No też pewnie jest specyficzne środowisko, ale pewnie te środowiska w innych sportach są podobne. Jak my żeśmy się skarżyli na właśnie jakimś tam wąskim gronie, gdzie był sekretarz generalny Polskiego Związku Kolarskiego, pan Cezary Jedliński, i właśnie mówiliśmy, narzekaliśmy, ale my mamy fatalne środowisko. On powiedział, ponownie. Ja pracowałem w Polskim Związku Bokserskim. Tam na zarządzie jeden drugiemu nos złamał. O czym wy mówicie? No właśnie, a propos nos złamał i tych kompetencji menedżerskich, to dopiero ostatni rok, ostatnie kilkanaście miesięcy w Polskim Związku Kolarskim mamy na fotelu prezesa, najpierw Grzegorza Botwinę, teraz Rafała Makowskiego, ludzi, którzy powiedziałbym są bardziej menadżerami niż kolarzami, prawda? Do tej pory zawsze na szczycie, na tym głównodowodzącym był kolarz z przeszłością kolarską, sportową, prawda? Więc może to jest taka bardzo powolna, wiesz, kropla drążąca skałę, która może coś zmieni. Miejmy nadzieję. No, na pewno Grzegorz Botwina jest osobą, która jest zupełnie nie z naszego środowiska. No właśnie też podkreślmy, że został w zarządzie, zrezygnował z funkcji prezesa, tak. ale pozostał w zarządzie, jakby nadal jest aktywny. Tak. I nadal na pewno będzie tutaj odgrywał jakąś rolę pozytywną. Natomiast jest to człowiek, który jest związany z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, uczelni, z której ja też się wywodzę, więc naprawdę miałem bardzo duży respekt i szacunek dla tego, w jaki sposób zarządzał tym związkiem. Rafał Makowski też ma swoją wiedzę, też ma swoje umiejętności i mam nadzieję, że to rzeczywiście w jakiejś przyszłości przekuje się na pozytywne wyniki. To wracając do tej sytuacji, która się ciągnie tyle lat już za Polskim Związkiem Kolarskim, co musi się wydarzyć, żeby ta sytuacja się odwróciła o 180 stopni, żeby wreszcie pojawiły się pozytywne wypowiedzi, żeby to wszystko się zmieniło na plus. Bo no, mamy tutaj przykład Grzegorza Botwiny, mamy tutaj przykład twój, mamy przykład Maćka Jeziorskiego, który też musiał zrezygnować z funkcji trenera kadry U17. Mieliśmy tak naprawdę w pewnym momencie takie podejście, że może zmiana pokoleniowa to jest coś, co może pchnąć PZKOL do przodu, a de facto mamy teraz jakby ludzi w dużo młodszym wieku, u sterów, we władzach,
Mieliśmy ciebie, już cię nie mamy, można powiedzieć, w PZKOL-u. To nie jest tak, że ta zmiana pokoleniowa tutaj jest potrzebna. Tutaj coś innego jest jakby chyba hamulcowym tego. No na pewno wydaje mi się, że Grzegorz Botwina był taką osobą, która mogła przeprowadzić pewne zmiany, bo dostrzegał pewne procesy, które są niedostrzegalne dla ludzi, którzy po prostu pływają w tym basenie i mają głowę pod wodą i tego nie widzą. Mam nadzieję, że też Rafał Makowski po swoich analizach, które wnikliwie i skwapliwie zapisuje, też dojdzie do tych wniosków. Co się musi wydarzyć? No pokoleniowa zmiana pewnie musi nastąpić, tak? Ja strasznie żałuję tego, że Maciek Jeziorski zrezygnował, ale to też jest pewna umiejętność dyrektora sportowego do tego, żeby przekonać trenera, żeby pozostał na danym stanowisku, zwłaszcza, że tam z tego co wiem środki miesięczne, wynagrodzenie się zwiększyło zdecydowanie. Ja nie wiem, czy Maciek w ogóle o tym wiedział, tak? Jakaś z tego co rozumiem była bardzo krótka rozmowa panów ze sobą. Więc no musi być też dobra komunikacja między ludźmi i chęć po prostu do zmian. Tutaj tej chęci nie było i prawdę powiedziawszy po Maćku Jeziorskim no została wielka, wielka dziura, tak? I nie wiem, kto miałby ją załatać. Mówi się o tym, że Przemek Gierczak będzie starał się to jakoś utrzymać poprzez jakichś swoich współpracowników, natomiast no, wydaje mi się, że tutaj powinna być osoba młoda, nowa, z jakimś doświadczeniem. Jak widać, nie zawsze za młodością idą dobre pomysły i młodość w spojrzeniu, świeżość spojrzenia. Tak? Więc wydaje mi się, że tu bardziej powinniśmy iść w kierunku właśnie zatrudniania ludzi z zewnątrz, takich jak Grzegorz Botwina. Cezary Jedliński, też sekretarz generalny w tej chwili, tak, też jest osobą z zewnątrz i moim zdaniem się bardzo dobrze odnajduje. Jan Szczepłek, prezes Areny Pruszków, to są też takie postaci, z którymi bym wiązał pewne nadzieje. Wspomniałeś właśnie o kadrze U17, która bardzo dobrze wystartowała dzięki Maćkowi Jeziorskiemu. To, co z moich obserwacji często hamuje, czy wręcz zniechęca zawodników do tego, żeby wiązali swoją przyszłość z kolarstwem, to jest tak naprawdę może nie tyle nawet brak perspektyw, co brak pewnej ciągłości, prawda? Bo co roku jest jakiś program, co roku jest jakaś akcja, więc tak naprawdę Polski Związek Kolarski na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, poza jakimiś takimi dwuletnimi szarżami w kontekście roku olimpijskiego, nie jest w stanie zawodnikom niczego takiego bardzo perspektywicznego, czy chociażby stałego w jakiś sposób zagwarantować. Po drugiej stronie, chciałem tutaj się odnieść do twojej tak naprawdę już powiedział nawet spuścizny kolarskiej, chociaż rzeczywiście jesteś cały czas aktywny. Warszawski Klub Kolarski, ponad 25 lat już, dobrze mówię, powiem? 2002 rok. Nie, to 21 lat. 21 lat, tak. Konsekwentnego rozwijania klubu, który doprowadził do tego, że dziś mamy mamy najliczniejszy klub kolarski w Polsce z wieloma sukcesami, czyli jakby ty umiesz stworzyć coś, co konsekwentnie się rozwija na przestrzeni tych 21 lat. No to jest ten problem, wiesz Paweł, o którym mówił, pamiętam, Michał Jackowiak, to jest współtwórca Kopernikusa, też fantastyczny projekt, też jestem pełen podziwu dla tego, co tam panowie robią. Michał jest w tej chwili przewodniczącym komisji rewizyjnej, też to jest już bardziej nasze pokolenie, zdecydowanie. I on mówił coś takiego, że no, u siebie w klubie możemy forsować swoje pomysły i możemy oczywiście spotykać się z pewną krytyką, ale są jakieś argumenty, generalnie dopinamy to, co chcemy zrobić. Natomiast w Polskim Związku Kolarskim musimy się o wszystko wszystkich pytać i jeszcze potem się okazuje, że nie możemy tego zrobić, więc jest to strasznie frustrujące. Wydaje mi się, że jednak tutaj jest potrzebna pewna charyzma, odwaga, właśnie w postaci prezesa, który stanąłby na czele i powiedział, że robimy taki i koniec. I de facto tak się dzieje, tak naprawdę no, blokowanie tych zmian, które chciałem wprowadzić, no, to jest decyzja prezesa, tak, to niczyja inna, tylko on ostatecznie decyduje o tym, że albo skręcamy w lewo, albo idziemy dalej prosto. 2001 rok, początek Warszawskiego Klubu Kolarskiego. Bardziej wtedy chyba zajawki tak naprawdę na dyscyplinę, jeszcze bez takiej chyba planu na to, że to będzie wielki klub za kilkadziesiąt lat, za te ponad 20.
Kiedy Polski Związek Kolarski upomniał się o ciebie, można powiedzieć? W sensie, kiedy wasze drogi się skrzyżowały, że już wiedziały, że jakby no, to jest element, z którym będziesz musiał się zmierzyć? To był jakiś 2008 albo 2009 rok. Mój wówczas podopieczny Karol Michalski strasznie chciał wyjechać na Puchar Świata juniorów. Był jednym z, nie wiem, trzech najlepszych juniorów w Polsce. Był, wtedy jego konkurentem był Bartek Wawak, a za jego plecami był Maciek Jeziorski. Tak, tak to wtedy wyglądało. No i wystąpiliśmy do Polskiego Związku Kolarskiego o zgodę na ten start. No i otrzymaliśmy odpowiedź, że no ewentualnie może tam wystartować. Oczywiście za własne pieniądze, sam pojedzie i tak dalej. No ale żeby jeszcze ten strój kupił od nas. No więc musiał kupić strój kadrowy. No i to był mój pierwszy, chyba takie pierwsze zetknięcie się z Polskim Związkiem Kolarskim, które pamiętam. Oczywiście było to mało sympatyczne i przyjemne, zwłaszcza, że to był chłopak, który był no, wtedy w Pucharze Polski, pewnie drugi za Bartkiem Wawakiem. I nie była to dla mnie zupełnie zrozumiała decyzja i dlaczego tak traktują nas strasznie po macoszemu, no ale przełknąłem to i szliśmy potem dalej. Czy to był pierwszy moment, w którym pojawiła się możliwość startu na zagranicznej imprezie dla twoich podopiecznych z WKK? Wydaje mi się, że tak. No to jest po prostu kwestia jakiegoś poziomu sportowego. Jeżeli zdobywamy medale w juniorze czy w starszej kategorii wiekowej, no to wtedy można rozglądać się za startami zagranicznymi. Jeżeli jest się słabszym zawodnikiem, to chyba nie ma co szukać za granicą, zwłaszcza, że poziom polskiego kolarstwa górskiego poza Mają Włoszczowską no, pozostawiał wiele do życzenia. A ty, Błażej, zakładając WKK, miałeś takie ambicje, miałeś takie marzenia, takie plany, że... Nie, to samo wszystko przyszło, no bo warto jest... Ja po prostu zacząłem robić to, co lubię i temu poświęcałem coraz więcej czasu. Tak naprawdę chyba moją pasją jest szkolenie, wychowywanie młodzieży i temu się poświęcałem i to bardzo lubiłem. I swego czasu mówiłem, że mi nie są potrzebne pieniądze, tylko uśmiech tych dzieciaków, które tam trenują i to mnie po prostu nakręca i napędza. Jak przyjeżdżam na trening i widzę dziesiątkę nastolatków, którzy zamiast siedzieć przed komputerem, przyjechali tutaj pojeździć ze mną po lesie, to ja się po prostu strasznie tym jaram. No to tak działa, to ja już pewnie też wiele razy mówiłem tobie też, że często jest tak, że wracam po codziennych obowiązkach do domu i najchętniej klepnąłbym się na łóżko, poleżał, odpoczął, może nawet zrobił jakąś drzemkę. Przyjeżdżam na ten trening, nawet zmarznięty, zmoczony, ale właśnie widzę, że oni czekają, zaczynamy jechać i no i ten smutny wyraz twarzy zamienia się właśnie w taki uśmiech, więc to tak. Dokładnie to tak, działa, tak jest, tak. Marcin. Tak jak to mówiłem w tej chwili, to popatrzyłem sobie i pomyślałem, że ty musisz mieć dokładnie te same odczucia. Tak, bo człowiek potem wraca do domu po prostu radosny, uśmiechnięty. Nie pamięta już o tych troskach i o tych niechęciach, które no, tak demotywowały do wyjścia na dwór. Ja w kolarstwie jestem od 11-12 lat jakoś tak, bardziej może być na poważnie, jeśli chodzi o interesowanie się dyscypliną. I powiem szczerze, nie pamiętam, żebym kiedykolwiek widział na zdjęciu z aktualnych zawodów ciebie z rowerem i numerem startowym. Kiedy ostatni raz startowałeś? Rzeczywiście to była jakaś Mazowia w jakimś 2015 roku może. Mhm. Ja byłem kolarzem amatorem, więc to no i też od pewnego momentu uznałem, że lepiej będzie przerzucić moje ambicje takie związane z wynikami sportowymi na zawodników, tak? Więc miałem i mam cały szereg znajomych z tamtych lat, którzy czasami tam gdzieś starają się mnie zaczepiać i mówić, no to chodź wystartuj. Ja mówię, dobra, chcę startować, to masz tym juniorem młodszym, porywalizuj, tak? To mój wychowanek. I tym się trochę zasłaniam. No starty pamiętam, że dużo mnie kosztowały i psychicznie i fizycznie byłem taką osobą, która zawsze jechała na maksa i po prostu tak byłem wyczerpany po takich startach, że musiałem potem długo odpoczywać. Karol Staszewski też ma tak, że tak jak wpada na metę, to czasami mdleje, tak? Jest to trochę wykańczające. No też nie ukrywam, że kończyłem jakieś studia, na których mi bardzo zależało. Pewnie nie najgorsze studia, ale też i wymagające więcej koncentracji i czasu, więc na tym się w życiu skupiłem, a potem to połączyłem, tak? Bo pracę magisterską pisałem z socjologii organizacji, więc to tak się fajnie skleiło z organizowaniem klubu. A jeśli miałbym cię zapytać o twój najlepszy wynik sportowy albo jakiś twój start, który ci siedzi w głowie? No
wiesz co, to kiedyś była taka impreza, która się nazywa Family Cup i to były amatorskie mistrzostwa Polski, zupełnie w tej chwili już pewnie niezauważana impreza. Znaczy kiedyś impreza to już tylko zanim rozwiniesz myśl, tylko odnośnie Family Cup, to jest jeden z podmiotów, który właśnie w tym roku nie uzyskał żadnych środków w ramach programu Sport dla Wszystkich, więc drugi rok z rzędu nie będzie w ogóle Family Cup. No i od tego Maja Włoszczewska zaczynała. Tak, no więc ja w tamtych czasach też zaczynałem, nawet gdzieś pamiętam jakiś wyścig, gdzie ścigałem się z Mają Włoszczowską co jest nad Karpaczem? No Szklarska, Świeradów. Nie, nie, ale góra. Nad Karpaczem Śnieżka. Śnieżka, na Śnieżkę. Mhm. Słynny uphill, tak? Tak, na Śnieżkę. I tam pamiętam, że ku swojej rozpaczy uzyskałem taki sam czas jak Maja Włoszczowska. Ja byłem na zgrupowaniu dla wytłumaczenia, byłem mocno podjechany, ale no, było to dla mnie szokujące. Ona oczywiście tam wygrała w kobietach. Natomiast no, były takie zawody jak Family Cup i rzeczywiście one tam na przełomie wieków cieszyły się dużą popularnością. Były eliminacje wojewódzkie, żeby zakwalifikować się do finału. Potem był finał. Wydaje mi się, że to można tak odnosić troszeczkę jak w tej chwili są maratony, tak bardzo popularne wśród amatorów, zawodników bez licencji. No i na tymże finale zająłem drugie miejsce, czyli zostałem wicemistrzem Polski i to bardzo miło wspomina, bo tam tych startów miałem w tych finałach kilka wcześniej i zajmowałem jakieś 19, 20 któreś miejsce, więc z roku na rok zrobiłem taki postęp, że uzyskałem tam drugie miejsce i to był duży dla mnie sukces. Jakieś wywiady były i w ogóle czułem się bardzo doceniony wtedy. Potem rzeczywiście zacząłem ścigać się z licencją i to już było dużo trudniejsze, ale też i kwestie finansowe zaważyły na tym, bo sprzęt wówczas nie był najtańszym. Wspomniałeś, Błażej, maratony MTB. My już z Pawłem parę razy w naszych rozmowach podkreślaliśmy, że widzimy, że ludzie odchodzą właśnie od zawodów na rowerach górskich, że bardziej przechodzą w kierunku graveli. Jak myślisz, z czego to wynika? Nie mam pojęcia, zupełnie tego nie czuję. To ty możesz się wypowiadać, bo ty siedzisz na tych gravelach. Ja zupełnie tego nie czuję. Mnie strasznie bawi jazda na rowerze górskim, zwłaszcza, że ten rower się strasznie zmienił w porównaniu do tego, co było 10-20 lat temu. Zupełnie inne koła, zupełnie, wiesz, no, amortyzacja tylnia. No, jakiś kosmos. Wydawało mi się, że to w ogóle jest zbędne, niepotrzebne. I taka szeroka guma, i jeszcze te mleczko, które pozwala na jeździć na takim niskim ciśnieniu, no to w ogóle to się powinno ledwo co toczyć. Tak ciężkie, ociążałe, klei się do podłoża. No ale jak pojedziesz w terenie, zobaczysz, że to jest niesamowita sprawa. No ciężko jest sobie chyba wyobrazić, co będzie za, nie wiem, 5 lat, za 10 lat, jak te rowery będą wyglądały, jakie będą zastosowane przez producentów technologie, prawda? No i to wygląda bardzo bezpiecznie, więc jeżeli ktoś lubi jazdę w terenie i taką bardziej ekstremalną i dostarczającą więcej endorfin i adrenaliny, no to wydaje mi się, że jednak rower górski będzie tutaj nadal królował. Nie wiem, co może być porywającego w gravelu. Ja w ogóle nigdy nie lubiłem za długo jeździć na rowerze. Tak, jeżeli ktoś lubi wycieczki 200 km, 300 km, no to nie jest moja bajka zupełnie, tak? To jest walka z jakimś bólem i też tak jak mówiłem, że lubiłem zawsze taką jazdę na maksa, tak? Żeby się wykończyć, no to tak na maksa z tym tętnem między 180 a 200 no można pojechać godzinę do dwóch, ale nie dłużej, tak? Więc tutaj trzeba by było też bardzo kalkulować i zupełnie inne metody treningowe obierać. Więc ja na razie nie czuję tego gravelu i nie jestem w stanie się wytłumaczyć, co ludzie w tym widzą. Wspomniałeś o ewolucji sprzętu, ale też dyscyplina na przestrzeni tych 20 lat mocno ewoluowała. Tak naprawdę, kiedy zakładałeś warszawski klub kolarski, no to po prostu było kolarstwo górskie. Nie było wtedy jeszcze maratonów, cross country, nie było short tracka, eliminatora. Nie, maratony były. Ale to jakby były maratony amatorskie, natomiast kolarstwo górskie w takiej, powiedzmy, bardziej zawodowej formie, no to było cross country, ale one się niewiele różniło wtedy, bo wyścig cross country potrafił trwać 2 godziny, prawda? Czy 2,5 nawet. To prawda, ale trasy zawsze były znacznie trudniejsze i te maratony były bardziej przystępne dla amatorów. Amatorów w cudzysłowie, no bo to tak naprawdę to już w tej chwili moim zdaniem ta granica między zawodnikami, którzy mają licencję, a nie mają licencji się zupełnie zatarła. Natomiast no, kiedyś było tak, że rzeczywiście te trasy maratonowe były po prostu proste, natomiast cross country było trudniejsze.
trochę wywodziło się z kolarstwa przełajowego, ale no tam już te zjazdy były znacznie bardziej ekstremalne. I to, co mieliśmy na początku wieku, czy na przełomie, ale nie, no na początku, wyścigi organizowane przez Czesława Langa, to były wyścigi naprawdę na bardzo wysokim poziomie sportowym. No tak, sławny Grand Prix, prawda? Dokładnie. I tamte trasy, no ja do tej pory, jak jeżdżę z dzieciakami po trasie w Polanicy, która wówczas była taką koronną edycją Grand Prix MTB, no to do tej pory to są zjazdy, które budzą respekt. I dzisiaj budzą respekt na 29 calach na pełnym Dokładnie. Zawieszeniu, a wtedy... Teraz nareszcie spokojnie przejeżdżam, tak? Jakoś tam oczywiście z respektem, ale przejeżdżam. Natomiast na tamtych rowerach to był naprawdę mega wyczyn, żeby przejechać te głazy jak telewizory. Ja muszę tu jeszcze pociągnąć wątek Pawła a propos twoich startów. Eliminujesz tę myśl już tak na zawsze, czy jest szansa, że kiedyś jednak przyczepisz ten numerek? Nie, jednak nie. No panowie, prawda jest taka, że ja bardzo często robię to, co lubię na treningach z tymi młodymi zawodnikami, czyli jadę po prostu na maksa, tak? I mam te 20-30 minut na treningu, kiedy wyznaczamy sobie rundę trudną technicznie tam na kazurce z tymi jakimiś najbardziej hardkorowymi elementami. I łoimy ją po prostu do tego momentu, aż padnę. Tak? I... Czyli jesteś doskonale przygotowany, tak, do rywalizacji. Tak, przygotowany. Myślę, że na pół godziny dałbym radę zdecydowanie. Czy co, junior młodszy czy żak? Teraz już mój poziom zjechał poniżej juniora młodszego. Myślę, że taki młodzik z młodzikami byłbym w stanie. No tak, ale ja czasem patrzę na tą młodzież właśnie z WKK w tych, powiedzmy, środkowych kategoriach i jak widzę ich wyniki, to wiem, że raczej bym się długo nie utrzymał na kole. Ale też i poziom w warszawskim klubie kolarskim bardzo wzrósł, tak? I to zaangażowanie rodziców, i sprzęt, i trenerzy, Marcin, twoja rola olbrzymia, napędzają to coraz bardziej i rosną kolejne pokolenia, które zaczynały jeszcze wcześniej swoją przygodę z kolarstwem. No my w tej chwili mamy w klubie sekcję przedszkolaków, tak? Więc jak oni dojdą do młodzika, to już będą mieli za sobą 7 lat trenowania, tak? No więc nie dziwne, że oni będą naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Więc też ci młodzicy, z którymi się ścigaliśmy, czy tam jeździliśmy na treningi 5 lat temu, byli na niższym poziomie niż ci, którzy są w tej chwili. Ja lubię tak wybiegać w przyszłość i jak mówiłeś o zakładaniu klubu, że nie patrzyłeś, że nie zastanawiałeś się wtedy, gdzie będzie klub za te na przykład 20 lat, to teraz gdybym miał zapytać ciebie, co będzie za te 5-10 lat z warszawskim klubem kolarskim, to jaka padłaby odpowiedź? Wiesz, no wydaje mi się, że to jest tak równie bez sensu, jak to pytanie zadane mi 20 lat temu. Po prostu robię to, co lubię. Lubię organizować logistycznie ten klub i lubię tych ludzi, którzy tutaj ze mną pracują, i trenerów, i rodziców, i zawodników. I po prostu sprawia mi to olbrzymią przyjemność. Póki będzie mi to sprawiało przyjemność, to będę to robił i efekty będą przychodziły tak naprawdę co roku inne. No, przed nami najbliższy sezon. Oczywiście MTB jest dla mnie bardzo ważne, jest jakiś tam kluczowy, ale rośnie nam fantastyczna ekipa juniorów na szosie, składająca się w dużej mierze, no, 90% z zawodników, którzy się ścigali w MTB. Dołączył do nas Kuba Brudkowski z Huragana Wołomin, dołączył Filip Surdyk z Kamyka Radzymin. W naszym gronie mamy 4-6 zawodników bardzo dobrych, z bardzo dobrymi wynikami wydolnościowymi. No i oni będą przygotowywani przez Rafała Guraka, który jest fantastycznym trenerem i rok w rok zdobywa medale i koszulki mistrza Polski na górskich mistrzostwach Polski na szosie. Z trenerem też Klaudii Czabok. I no, nagle pójdziemy, znaczy nagle, no, już drugi raz odbijamy dosyć mocno w stronę kolarstwa szosowego i wydaje mi się, że tutaj może osiągniemy jakieś spektakularne sukcesy. Liczę bardzo na to i na tym mi zależy, ale nie wiem, czy to się uda osiągnąć, bo to czasami po prostu szczęście, żeby osiągnąć jakieś sukcesy międzynarodowe. No, czekamy na to od wielu, wielu lat. Tam chyba na Mistrzostwach Europy ostatnio Michał Struzik, młodzik, w swoim roczniku zajął chyba 7 miejsce i to było najlepsze miejsce na takich międzynarodowych imprezach rangi mistrzowskiej.
Więc no, będziemy się starali tutaj jakieś osiągnięcia na arenie międzynarodowej uczknąć dla WKK. Odnośnie tego, co powiedziałeś o SOS-ie, przychodzi mi do głowy tutaj akurat przypadek, można tak powiedzieć, Miłosza Ośko, który jest waszym wychowankiem, który był i jest wybitnym moim zdaniem zawodnikiem i jeśli chodzi o kolarstwo górskie, poszedł ostatecznie na szosę, no ale gdzieś ta jego kariera zawisła, można powiedzieć, w próżni, w związku z tym, że Mazowsze Serce Polski no, nie dostarczyło tego, co było obiecane zawodnikom U23, dotyczy to też Dominika Guraka. Jak bardzo frustrujące dla ciebie jest to, że twój zawodnik, jeden z najlepszych chyba, można powiedzieć, dorobku WKK, no jest, stoi pod znakiem zapytania, jeśli chodzi o przyszłość. Strasznie frustrujący, Paweł, tak? Ja rzeczywiście strasznie się zżywam ze swoimi zawodnikami emocjonalnie i bardzo mnie to boli, dlatego też bardzo mnie bolała decyzja zarządu o tym, żeby nie odpalać tych ośrodków, które byłyby wsparciem dla zawodników U23. To jest czarna dziura, w którą oni wpadają. Olbrzymim rozczarowaniem był ten team, do którego poszedł Miłosz i Dominik. Moim zdaniem wybitni zawodnicy. Tam jeszcze też... chyba wtedy Szymon Pomorski, prawda? Michał. Michał. Tak. Michał się tam odnalazł. Michał ma taką psychę, słuchajcie, że on się w każdych warunkach odnajdzie. Ale to oczywiście tak. To też nasz wychowanek. No i Mateusz Gajdulewicz, który ostatecznie powędrował do ekipy development i będzie rozwijał swoje umiejętności za granicą. No, przeżywam to, Paweł, tak? Bardzo przeżywam, szukam dla nich jakichś rozwiązań. Tutaj Dominik poszedł do ekipy, którą też w sumie tak naprawdę można powiedzieć, że siostrzany czy bratni projekt Darka Kołakowskiego z Pizza się rozwija. Trzymam kciuki za nich i on tam będzie próbował dalej trenować to kolarstwo. Miło, że rzeczywiście tak trochę zawisł. I z jednym i z drugim pewnie będę współpracował na poziomie trenerskim, bo będę chciał, żeby trochę pomogli tutaj w szkoleniu młodzieży, ale to jest wszystko, co mogę im zaoferować. No, pamiętajmy o tym, że na tym poziomie zawodnicy powinni otrzymywać już jakieś stypendia, żeby dalej trenować. No i powinni mieć zapewnione bardzo dobre warunki do startów, do szkolenia. My po prostu takich środków nie mamy. Gdyby tam, wróćmy do wcześniejszej mojej wypowiedzi, te 750 tysięcy spływało do klubu, który takich zawodników posiada, wychował, no to pewnie moglibyśmy sobie na to pozwolić, no ale tak jak powiedziałem, te pieniądze gdzieś przeciekają, tak jak naczynie, które jest dziurawe, nalewamy do niego i z niego cały czas przecieka i potem gdzieś coś zostaje na dnie. Wróćmy do bardziej pozytywnych tematów. Wspomniałeś o 2008 roku i Karolu Michalskim, czyli pierwszym starcie zagranicznym zawodnika WKK. Dobrze mówię? 2008, tak? Z tego co pamiętam, wydaje mi się, że to był 2008, może 2009. To był moment zwrotny? W 2008 chyba nie, bo w 2008 Karol i Maciek Jeziorski, bo oni są równolatkami, byli juniorami młodszymi, więc to musiał być 2009 rok. To był moment zwrotny dla klubu, kiedy stwierdziłeś, wchodzimy już na taki poziom, mamy takich wychowanków, mamy taki poziom, że ta maszyna idzie dalej? Albo inaczej zapytam, co było momentem zwrotnym dla klubu? Nie wiem, to było pewnie kilka takich momentów zwrotnych. Na pewno ta ekipa, w której był właśnie Karol i Maciek, tam było paru innych bardzo spektakularnych osób, był między innymi Szymon Kotowski, czyli słynny Szymon Bajk, bardzo barwna postać i tam kilku było takich innych zawodników, bardzo silne charaktery, ale też nasze podejście było wtedy zupełnie inne, strasznie takie agresywne, jak takiego małego chłopca, który musi się rozpychać łokciami i za wszelką cenę udowodnić, że ma jakąś wartość, więc wtedy w WKK tak się prezentowało. I po tym, jak panowie odeszli z klubu, no wtedy był też Krzyś Łukasik, tak, on był trochę inną postacią, no to troszeczkę zaczęło to się zmieniać. Dużo przyszło dziewczyn wtedy mocnych, była Ania Gdańska i inny charakter obrał Warszawski Klub Kolarski. Wówczas powstała misja i wizja Warszawskiego Klubu Kolarskiego, a więc wychowywanie poprzez sport, a nie same wyniki sportowe zaczęły się dla nas liczyć. I potem o dziwo na tej bazie okazało się, że te wyniki sportowe też przychodzą.
I nawet dużo łatwiej niż wtedy, kiedy tak strasznie i mocno nastawialiśmy się na wyniki sportowe. Poza tym te wyniki sportowe były też frustrujące, no bo potem właśnie zderzaliśmy się ze ścianą w postaci kadry Polski czy współpracy z Polskim Związkiem Kolarskim. Okazywało się, że na tym wyższym poziomie nie jesteśmy w stanie różnych rzeczy zrealizować, a w wychowaniu zawsze było to pozytywne i też pozytywne było to i jest po dzień dzisiejszy, że ci zawodnicy zostają w warszawskim klubie kolarskim, jeżeli nie są już zawodnikami, to są trenerami, fizjoterapeutami, menadżerami, tak jak Paweł Cyburt, i pomagają nam tutaj w rozwoju tego klubu. No właśnie, bo tak naprawdę warszawski klub kolarski, choć kojarzy się tylko z zawodnikami, to jest kuźnią takich bardzo wszechstronnych talentów, prawda? Tak jak wymieniłeś właśnie, menadżerowie, trenerzy. Owocem jakby tego klubu jest bardzo szerokie spektrum ekspertów kolarskich, szeroko pojętych, powiedziałbym. Tak, tak, ja korzystam z tego. Nawet Marcin tutaj też do takiego grona możesz zostać zaliczony jako trener. Jeden z trenerów, który pracuje z młodzieżą. No tak, tylko ja nie jestem wychowankiem, tak? Ja, dokładnie. Chociaż ostatnio właśnie gdzieś jakieś wspomnienie mi na Facebooku wyskoczyło, że ten rok będzie już 8. w warszawskim klubie kolarskim, więc też tak się właśnie zastanawiałem, kiedy to zleciało, bo to już w sumie też szmat czasu. Ja korzystam, Paweł, z tej olbrzymiej bazy ludzi, bo to jest olbrzymi kapitał i organizujemy co roku raz albo dwa razy do roku szkolenia dla instruktorów kolarstwa. Robimy to w dosyć kameralnym gronie 10-15 osób i wówczas ci nasi trenerzy mają swoje różne prezentacje. No i otrzymujemy bardzo, bardzo pozytywny feedback, tak? Bo to są tak naprawdę praktycy, którzy opowiadają, nie wiem, o psychologii, od psychologii sportu, poprzez zarządzanie, poprzez też i mamy lekarza i prawnika, którzy się w tym specjalizują i przedstawiają swoje prezentacje. No i to w ten sposób sprzedajemy i rzeczywiście to jest bardzo, bardzo duża wartość, tak? Ci ludzie, którzy są w warszawskim klubie kolarskim i w dużej mierze są wychowankami warszawskiego klubu kolarskiego. Chciałem właśnie się odnieść do tego kursu instruktoratu kolarskiego. Popraw mnie, ale wydaje mi się, że dopiero w tym roku po raz pierwszy w programie szkolenia całego pojawił się aspekt social mediów. To jest też o programie kursu na instruktora kolarskiego. Pamiętam, że właśnie w programie pojawiła się informacja, że też będzie jakby... Ale mówisz o tym kursie, który my prowadzimy? Tak. Nie wiem, czy to było po raz pierwszy, ale jakby tym razem mi się to rzuciło w oczy. Chyba to resztą referował Paweł Cyburt, którego tutaj wymieniłeś. Wiesz co, Paweł Cyburt chyba już trzeci raz prowadzi swoje zajęcia. Być może. Okej, w każdym razie odnoszę się do tego, że to jakby to też pokazuje, jak bardzo się kolarstwo zmieniło, że dzisiaj, prawda, to nie jest tylko ten aspekt treningowo-techniczno-sprzętowy, ale też no, próbujecie pokazać instruktorom, no i też swoim zawodnikom, że jakby trzeba dbać o tą drugą stronę, prawda, o tą komunikację też. Tak, zdecydowanie tak. To są bardzo różne elementy, które składają się na to, jak zawodnik się prezentuje, jakie osiąga wyniki i te wszystkie elementy staramy się właśnie zebrać w jedną całość i w postaci takiego kursu przedstawić zainteresowanym. Ale to też wszystko, Paweł, oczywiście ma później przełożenie na ewentualne poszukiwanie partnerów, sponsorów, prawda? Akurat no WKK od już dłuższego czasu bardzo dobrze prowadzi swoje social media, ale wiemy doskonale, że wśród innych drużyn czy zawodników bardzo często ten element kuleje. No właśnie. Dziękuję za słowa uznania, to Julka Adrianowska się przyczynia do tego i na pewno staramy się do tego przywiązywać olbrzymią uwagę. Natomiast co do tego, czy to jest takie istotne, to już Paweł mógłbyś się ty wypowiedzieć. Ja mam czasami mieszane uczucia. Dla niektórych jest to istotne, dla niektórych zupełnie nie jest to istotne. Niektórzy zawodnicy mają do tego smykałkę, żeby coś napisać i coś, co jest fajnego, inni zupełnie do tego nie mają smykałki. Ja na przykład są bardzo dobrymi zawodnikami. Swego czasu mieliśmy, to nie tylko my, bo potem olbrzymie sukcesy Krzyś Łukasik osiągał w innych teamach. No, on nie prowadził swoich mediów społecznościowych, tak? Gdzieś tam siłą był zaciągany. Chłopak, który potrafi się bardzo fajnie, barwnie wypowiadać, ale jakoś nie jest w stanie tego sprzedać. Natomiast jest wybitnym zawodnikiem. No to już kilka razy rozmawialiśmy, nawet gościliśmy Krzyśka
I tak, no on się wynikami broni, chociaż no jakby tu nie ujmuję też innym zawodnikom, bo są też zawodnicy, którzy mają wyniki i mimo wszystko dzielą się też w swoich social mediach. Tak, natomiast no, tych zawodników, którzy mają wyniki na arenie międzynarodowej, kiedy stają na podium i zdobywają medale imprez mistrzowskich, no to mamy tak naprawdę bardzo wąskie grono, więc powiedzmy taki Krzysiek Łukasik jest zwolniony z social mediów, bo on jakby tak, ma zasięgi wynikające z tego, że jest po prostu absolutnym topem międzynarodowym, więc ale tych zawodników mamy do policzenia na palcach jednej ręki tak naprawdę. Boże, ja bym tu chciał poruszyć temat finansowania, bo może słuchają nas osoby, które myślą o tym, żeby założyć swój klub kolarski. Wiadomo, zawsze początki wszystkiego bywają ciężkie. Jak zacząć, do kogo się uśmiechnąć, do kogo się udać, żeby pozyskać jakieś finansowanie? To bardzo złożony aspekt, bo to jest trochę tak jak z tym, że udajemy się do jakiegoś sponsora, powiedzmy firmy prywatnej, i dany sponsor może pozytywnie zareagować na bardzo różne bodźce. Czyli może się okazać, że jego dziecko trenuje kolarstwo i na przykład to jest dla niego decydujące. Albo czyta portal MTBXC i strasznie go to ekscytuje codziennie z rana. Albo na MTB.pl. Albo na MTB.pl. I no tak, to go interesuje. Albo jeździ na rowerze i widzi, że masa jest tych dzieciaków w tych koszulkach warszawskiego klubu kolarskiego. On by strasznie chciał być na tej koszulce. Tak? Mhm. Albo pod domem ma organizowany Puchar Mazowsze. Obserwuje to od x lat i widzi, że tam jest strasznie dużo ludzi i to jest jego dzielnica i on chce tam na banerach być w tej dzielnicy. Albo sprzedaje odżywki i chce właśnie na takiej imprezie, żeby były sprzedawane albo rozdawane jego odżywki. Więc naprawdę trzeba poznać to, do kogo się udajemy i znaleźć ten element, który zadziała i wtedy możemy liczyć na jakiś sukces. Chodzenie ze swoją jakąś prezentacją od firmy do firmy bez poznania tej drugiej strony jest zdane na niestety porażkę. Urzędy mają swoje zasady. Ja mogę wypowiadać się w imieniu tutaj ludzi, którzy pozyskują środki z miasta stołecznego Warszawy. Tutaj są dosyć transparentne zasady wynikające z liczebności klubu i sukcesów, które osiągają zawodnicy w tym klubie. I też chyba jest taki zapis w konkursie, który mówi o tym, że klub musi istnieć co najmniej 2 lata. Mhm. Więc żeby pozyskać takie środki, czyli samorządu lokalnego w Warszawie, to trzeba takie warunki spełnić. W dzielnicach może być troszeczkę inaczej. Można pozyskać pewnie szkolenie tak zwane podstawowe, czyli tam nie wiem, do 4. klasy szkoły podstawowej. Niezależnie od tego, czy się istnieje już dłuższy okres czasu i czy się ma jakąś dużą grupę osób. No ale trzeba oczywiście jakąś grupę treningową posiadać i wtedy można złożyć z reguły pod koniec roku. Są konkursy ogłaszane, listopad, grudzień, złożyć ofertę, poczekać na rozstrzygnięcie w konkursie i liczyć na to, że będzie ono pozytywne. Są jeszcze takie tak zwane małe granty, czyli do 10 tysięcy można pozyskać w ciągu roku, kiedy ktoś wpadnie na jakiś wcześniej nieprzewidziany pomysł i można, nie wiem, imprezę zorganizować na przykład w ramach tego. I też taki projekt nie może trwać dłużej niż 3 miesiące. Zdarzyło ci się w historii WKK, żeby sam z siebie przyszedł do ciebie jakiś sponsor do klubu? Nie zostało to sfinalizowane, ale przypominam sobie taką sytuację wiele, wiele lat temu, że zadzwoniła do mnie pani, która odpowiadała za produkt w postaci jakiejś maści przeciwbólowej i ona miała jakąś ideę, żeby nas to wkomponować i nie doszło to do skutku, gdyż ta pani, nie wiem, czy to zmieniła pracę, czy ją zwolniono, nie wnikam w każdym bądź razie. Tak, raz taka sytuacja miała miejsce, a tak to nie przypominam sobie więcej takich. A czy jeśli idziesz do potencjalnego sponsora, zawsze musisz tłumaczyć, czym jest kolarstwo górskie, czym jest cross country, czy raczej za sprawą głównie tutaj, no jakby nie było Maji Włoszczowskiej, wystarczy powiedzieć, to jest to, co Maja Włoszczowska jeździ, czy jeździła. Ja tak mówię, ale to wydaje mi się, że coraz mniej jest Maja Włoszczowska rozpoznawalna.
zanika gdzieś pomału w świadomości przeciętnych ludzi. Raczej podpieram się kolarstwem. Wydaje mi się, że akurat w naszym mieście już bardziej chwytliwe jest to, że tam na te gasy ci szosowcy jeżdżą, tak, i to te rowerki takie. I bardziej tutaj posługuję się hasłem kolarstwo, a nie akurat kolarstwo górskie. Tak, no w tym kierunku idę i wydaje mi się, że też ilość rowerów w Warszawie znacząco wzrasta. Ludzi na ścieżkach rowerowych. Na gravelach zwłaszcza. Być może. Prowokujesz, Marcin. Tak, tak. Nie, no dojeżdżają do pracy i to jest bardzo fajne i to trzeba w jakiś tam sposób wspierać i promować i być może, że z czasem ci ludzie, którzy dojeżdżają do pracy też przesiądą się na bardziej sportowe maszyny i też będą chcieli współpracować z takim klubem jak WKK. Wspomniałeś o mieście, wspomniałeś o finansowaniu na poziomie dzielnicy czy miasta. Mamy taką trochę trudną sytuację w Warszawie mimo wszystko, gdzie mamy największy klub w Polsce, jeśli chodzi o kolarstwo górskie. Chociaż oczywiście mówisz, że też wchodzicie też na szosę, jeździcie trochę też na torze, ale to kolarstwo górskie jest jakby fundamentem WKK, a jednocześnie w Warszawie kolarstwo górskie jest mocno nacenzurowane, prawda? Las Kabacki, Kopiec Powstania Warszawskiego, wszystkie miejscówki, gdzie można było gdzieś tam trenować kolarstwo górskie, no niestety no, są zrównywane z ziemią albo gdzieś tam dosłownie wręcz kłody rzucane pod koła, prawda? Ze ściętych drzew. Jak co? No właśnie tak. Jak to się stało, że powstał największy klub kolarski w Polsce, a jednocześnie tej infrastruktury w mieście nie ma? Strasznie mnie to boli. I jeszcze, przepraszam, żeby rozszerzyć. I jednocześnie jesteś jako WKK, jesteście beneficjentem jakby wsparcia finansowego z miasta, więc jakby miasto finansuje, a jednocześnie mamy Zarząd Zieleni, Lasy Miejskie, które no niestety no, też działają na... Pracujesz z urzędami, też ostatnio całkiem nieźle ci to wychodzi. No, trzeba próbować różnymi sposobami, tak? Ja wchodziłem przez inne drzwi, ty wszedłeś przez inne i coś się udało. I to jest bardzo pozytywne. Natomiast no, prawda jest taka, że rzeczywiście nie ma tych miejsc do trenowania kolarstwa górskiego. Jesteśmy przeganiani z miejsca w miejsce. I tak naprawdę co chwilę napotykamy ludzi, którzy są nieprzychylnie do nas nastawieni i krzyczą, że niszczymy schody albo krawężniki, bo po nich jeździmy. To są oczywiście sprawy zupełnie kuriozalne, ale no dla nas prowadzących zajęcia mocno nieprzyjemne i stresujące. Wydaje mi się, że tutaj ta maszyna urzędnicza, zwłaszcza z poziomu całego miasta, jest dosyć bezrefleksyjna. Jakoś sobie te kluby muszą radzić. W Warszawie jest dużo ludzi, są ambitni, więc zawsze jakieś tam sukcesy osiągną, mają swoje środki finansowe, trochę im dopłacimy, jakoś sobie poradzą. Natomiast no, brakuje takich inicjatyw, które by zagospodarowały przestrzeń w Warszawie, tą zieloną przestrzeń. Tutaj Paweł, moglibyśmy wspólnie na przykład jakiś projekt w budżecie partycypacyjnym o coś takiego wystąpić. Ja swego czasu rzuciłem takie hasło u nas w klubie, poszedł mail do wszystkich właśnie, że może byśmy zaprojektowali kilka takich singli w Warszawie, tak w różnych miejscach, żeby wyznaczyć, może tam gdzieś jakieś kamieni dosypać, może jakiegoś dropa zrobić i żeby coś takiego zaistniało. No i tak naprawdę bardzo niewielu ludzi się zgłosiło, a pomysły swoje mieli tak naprawdę poza obrębem Warszawy, gdzieś w podwarszawskich miejscowościach. A to teraz Wrzeszków, prawda? Bo tam powstaje sieć. W Rzeszniku jest tak 9 km singla, no ale to jest na razie 9. W Rzeszniku, no ale Warszawa ma na to pieniądze. Warszawa ma na to pieniądze. Natomiast no, trzeba takich silnych ludzi z osobowością, którzy by to pociągnęli, przeforsowali. Może też wciągnąć to trochę chłopaków z Kazurki. No mieliśmy tutaj, jednym z gości podcastu był Maciek Kucbora z Veloprojekt, czyli firmy budującej pump trucki w Warszawie. No i też
powtórzyłem może trochę to pytanie, chociaż oczywiście Maciek nie jest z Warszawy, ale w Warszawie nie ma pump tracka. Jakby w centrum miasta nie ma pump tracka, jest pump track na Kazurze, jest na Gosławiu, jest na Woli, ale z perspektywy centrum miasta, gdzie od tego... Mały pump traczek tutaj przy Wiśle nie istnieje już? On już nie istnieje od półtora roku. Nie, właśnie o to chodzi, z ziemią został niestety. No właśnie o to chodzi, że jakby nie ma w takiej infrastruktury. Mamy województwo dolnośląskie, które bardzo prężnie działa w kontekście w ogóle kolarstwa, nie tylko kolarstwa górskiego. Na pewno jakby będąc w strukturach czy Mazowieckiego Związku Kolarskiego, czy PZKOL-u, czy nawet WKK, no słyszałeś o Orlikach MTB. Czy mówisz o tej inicjatywie Dolnego Śląska? Tak. To jest coś, co myślę, że spokojnie można by przełożyć na całą Polskę, na wszystkie województwa. Mówisz, i Paweł, pomyśleć o Warszawie. Dwu i pół kilometrowej pętli najeżonej różnymi przeszkodami. Tak. Między byłem innymi na takiej pętli właśnie tam z Markiem Janikowskim i z Piotrem Kurczabem i byłem po prostu oczarowany, że tak krótka rundka i ma tak naprawdę wszystkie elementy, które możemy spotkać na trasie cross country. Rock garden, bandy, hopy, podwójne stoliki. Huśtawki jakieś tam. Huśtawka, duże naprawdę kamienie. W Warszawie są takie miejsca, w których można by było coś takiego stworzyć. To wiesz, aż się prosi samo, żeby czegoś takiego, coś takiego zaprojektować. No Paweł, proszę bardzo, zróbmy to, tak? Mnie to po prostu przerosło, tak? I nie znalazłem też partnerów w swoim klubie do tego, żeby to zrealizować, wyznaczyć. Wydaje mi się, że to nawet nie jest jakiś strasznie duży koszt, tak? Znaczy ja powiem wam szczerze, że byłem bliski, zabrakło mi po prostu czasu w dobie. Zamykany był teraz budżet obywatelski na kolejny rok. Miałem wszystko w głowie, już tylko nie brakowało czasu, żeby to spisać. Niestety to już bije się w pierś. Już moje małe oczko w głowie Fort Augustówka, który już ma plan zagospodarowania terenu. Jest ten teren przeznaczony tylko i wyłącznie na sport. Zadbać o ten teren, skosić go, zrobić trasę przełajowo-biegową, zrobić tam pump track, zrobić właśnie ten orlik. No to wszystko jest, tylko no... Pytanie, czy musimy czekać do kolejnego budżetu obywatelskiego, czy możemy wyjść z inicjatywą do miasta? Ale czas strasznie szybko mija, tak? Jestem starszy, tym z przerażeniem to stwierdzam, że też właśnie, tak jak mówisz, czasami mnie to przerażało, że musimy czekać do kolejnego budżetu partycypacyjnego, ale to zaraz będzie, tak? Już teraz się zastanówmy, co możemy zrobić, może porozmawiajmy z urzędnikami. Te dane, które teraz na spokojnie zbierzemy, myślę, żeby zaprocentowały, jakbyśmy ten projekt składali, bo jakbyśmy go składali na, nie wiem, miesiąc przed i byśmy zaczęli dopiero pracę, to by się zaraz okazało, że wyrastają jakieś problemy proceduralne, brak informacji i tak dalej i nie możemy tego przeskoczyć, bo za późno żeśmy się zabrali. Znaczy, teraz mamy ten czas, żeby to ogarnąć. Wyjaśniając, ja już raz złożyłem właśnie wniosek odnośnie Fortu Augustówka. Wtedy akurat został ubity przez właśnie błędy formalne, bo dzielnica nie była w stanie znaleźć, kto jest właścicielem terenu, choć właścicielem jest miasto. Ja już to wszystko przeskoczyłem, jakby wykonałem tą pracę, więc wydaje mi się, że wszystkie kwestie formalne są ogarnięte. No więc okej, no czekamy do listopada przyszłego roku, w międzyczasie może spotkamy się, porozmawiamy jeszcze o tym i możemy spróbować się nad tym pochylić. No na pump track, Paweł, też znaleźliśmy przecież super miejsce pod Mostem Łazienkowskim, prawda, tam obok tak, boisk, to jest teren miejski, tak, do siatkówki plażowej. No właśnie, te tereny pod mostami są dla mnie fascynujące, że tam aż się prosi o zagospodarowanie. Słuchajcie, teraz jest przecież ta konkurencja olimpijska BMX Freestyle, i stworzenie do tego toru na przykład byłoby bardzo fajne. Dzieciaki się garną do tego, żeby jeździć po takich skateparkach. To troszeczkę inaczej wygląda. Zachęcam do tego, żeby sobie odpalić na YouTubie Igrzyska Olimpijskie i tą konkurencję, jak ona wygląda. To po prostu jest taki skatepark nadmuchany 2-3 razy większy. I to są takie olbrzymie przeszkody, na których ci zawodnicy skaczą. I coraz więcej osób się tym interesuje. Poza tym no, można by było sięgnąć tutaj po trochę jakieś inne zasoby, nie zawsze takie nastawione na sporty wytrzymałościowe, tylko ludzi, którzy właśnie bardziej lubią skakać, jakieś triki robić na tych rowerach i coś takiego stworzyć. Tego brakuje. No jest ten Park Jutrzenka, tak? Tak, skatepark Jutrzenka. Był też skatepark, wydaje mi się, pod Mostem Poniatowskiego, który został też zlikwidowany. Tak coś kojarzy, też jakaś była samoróbka czy samowolka. A czy skatepark, no taki powiedzmy mini skatepark jest pod Mostem Świętokrzyskim, tak? Mhm. Ale to też jest maleństwo. No tak. No warto wychodzić z takimi inicjatywami, bo nawet jeżeli to się nie uda raz, to za którymś razem się to uda. Wydaje mi się, że tych terenów naprawdę jest sporo. No, sam górnik, jeździsz z dzieciakami, to wiesz, że
że czasami spotykając się w jednym miejscu, masz dwie, trzy miejscówki, na które jeździsz. Oczywiście zaraz się okaże, że większość z tych miejscówek to absolutnie nie można tam jeździć i nigdy nie będzie można jeździć. Mnie, słuchajcie, to strasznie, strasznie rozbawiła kiedyś taka sytuacja, jak organizowaliśmy no, słynne, które nas poróżniły, Mistrzostwa Polski w 2017 roku. Ja wyznaczałem trasę i tam jeszcze nie było pump tracka. I tam był trawniczek, no i tam przez ten trawniczek, żeby tam zjeżdżali po tych zjazdach jakiś, no i przez ten trawniczek. Nie wolno, absolutnie nie wolno. Święty trawnik. Tak, to jest jakaś tam rekultywacja jakichś tam terenów, coś tam, coś tam, coś tam. Słuchajcie, rok później patrzę, zrywane wszystko, wkładzony jest ten pump track betonowy i można, tak? A mnie tam wykosili stamtąd, więc no te decyzje urzędników też są czasami tymczasowe i nie można się tym zupełnie zniechęcać, trzeba wychodzić z kolejnymi propozycjami. Jak wyrzucają nas drzwiami, to wchodzić oknem. To taki trochę przykład jak z budowaniem ścieżek rowerowych z kostki Bauma, a rok później wyjmowane są te kostki i zalewane jest to asfaltem, tak? No to tak, gruby, gruby przekręt moim zdaniem. To jakaś, ktoś musiał nieźle skorzystać, tak, żeby z kostek Bauma zrobić ścieżki rowerowe. Tak samo producenci barierek, bo czasami te takie ścieżki rowerowe gdzieś w środku pola, wzdłuż szosy i barierki na całej długości, prawda? Może wróćmy do WKK. Jaki to będzie rok dla klubu? Jakie są cele, jakie macie Słuchajcie, ambicje, no w tym plany? Roku w ogóle, i to jest też coś, co mnie strasznie bolało w tym Polskim Związku Kolarskim. No, mamy Mistrzostwa Europy w cross country w Polsce. Po raz pierwszy od Wałbrzych był w 2010? Ale to chyba, nie, wcześniej chyba. Szóstym, w 2006. Tak. To były mistrzostwa w maratonie. Nie, to były mistrzostwa Europy, okay. I to były w kolarstwie górskim, w cross country i w maratonie. Okay. Ale downhill wtedy też wtedy Gunrita była. Był. No. Bo a tak, bo jeszcze mieliśmy w Wiśle, ale tylko że Mistrzostwa Europy w downhillu, one są takim mimo wszystko, nie chcę urazić nikogo, ale dość marginalną imprezą w kontekście zestawienia tego z Mistrzostwami Świata i z obsadą Mistrzostw Świata. Jakby. No tak, to prawda. To a cross country rzeczywiście stoi Europą, więc niezależnie czy mamy Mistrzostwa Europy czy Mistrzostwa Świata, ta obsada jest naprawdę topowa, nie? Więc jest to wyjątkowa sytuacja. Moim zdaniem powinniśmy to promować, głośno o tym mówić. A jest to gdzieś zupełnie zakopywane pod dywan, nawet w jakiś tam... Znaczy wiesz, jak to jest, na miesiąc, może dwa tygodnie, przed ktoś sobie przypomni. Albo kto ma zarobić, ten zarobi. No. Słuchajcie, nawet trener kadry nie uwzględnił jakichś przygotowań specjalnych w swoich planach. Dopiero gdzieś tam trzeba było mu zwracać uwagę, że przecież mamy Mistrzostwa Europy w Polsce i warto by było się do tych mistrzostw przygotować. I dopiero po jakichś dużych naciskach z różnych stron zgodził się na to, żeby jakieś akcje szkoleniowe przeprowadzić przed czerwcem. Natomiast no, dla mnie to jest wyjątkowa sytuacja i nie znam dyscypliny, która nie chciałaby skorzystać z tego, że Mistrzostwa Europy odbywają się w Polsce. Mamy, z tego co słyszałem, limit 8 zawodników i u panów, i u dziewczyn. Możemy 16 zawodników. Czy w ogóle tyle mamy tak naprawdę? Właśnie, to jest naprawdę mocne pytanie. A trener kadry ograniczył kadrę do 8 zawodników, czyli teraz mamy problem, tak? Bo nie mamy kadrowiczów, którzy by tam pojechali. No to są jakieś kuriozalne. Czy którzy nie mogą zostać objęci szkoleniem w ogóle w kontekście tych Mistrzostw Europy? Tak. No, poza kadrą znalazł się chociażby Karol Staszewski, tak? No... No to są takie rzeczy, które właśnie frustrują i są dla mnie kompletnie niezrozumiałe. Czy Michał Topor, który poza tym, że jest dobrym zawodnikiem, no mógłby naprawdę medialnie pomóc nieźle. Oczywiście, że tak. W takiej sytuacji. No ale gdzieś ktoś go wyeliminował i jedziemy dalej. No. Ja się na to nie godziłem, dlatego z tego zrezygnowałem. Natomiast na Mistrzostwa Europy to jest moim zdaniem coś, co mogło, jest szansą mimo wszystko na to, żebyśmy głośno powiedzieli o naszej dyscyplinie i też się pokazali na tych mistrzostwach, na naszej trasie. Czy to jest szansa dla WKK również? No tak, czy, albo inaczej zapytam, czy jako WKK planujecie jakby wykorzystać to, że no... Mówiąc wprost, będziecie mieli zawodniczki, które, czy zawodników, którzy wystartują w Mistrzostwach Europy? No, liczę na to, że wystartuje tam Klaudia Czabok. Liczę na jej dobry wynik i to jest jedna z tych imprez, do których na pewno Klaudia będzie przygotowywana. Natomiast poza Mistrzostwami Europy, no to chyba nie mamy tu jakichś bardzo konkretnych momentów w sezonie. No przepraszam, no i są też juniorzy młodsi. Juniorzy młodsi są te igrzyska młodzieżowe, które w tym roku będą na Słowenii, z tego co pamiętam, rozgrywane. Mhm. I no mamy
Aleksandra Struzika, który jest topowym zawodnikiem w tej kategorii wiekowej. I Marysię Długosz, która od tego roku będzie też w naszym klubie i to też jest topowa zawodniczka w tej kategorii wiekowej i na pewno tam będziemy chcieli pojechać. I no, mam nadzieję, że jako kadra Polski wywalczyć jakieś dobre miejsce. No to co powiedziałem wam, że zależy mi już na tych jakichś sukcesach międzynarodowych, tak? Bo mogę mówić cały czas o tym, że Mistrzostwa Polski, no czy Puchary Polski, ale prawda jest taka, że jeżeli, nie wiem, 3 razy z rzędu wygrywamy drużynowo Puchar Polski, z każdych Mistrzostw Polski przywozimy, nie wiem, od 3 do 5 medali, no to fajnie jest to powielać i nawet z roku na rok jest coraz trudniej to powielać, ale mimo wszystko dla osób, które nas obserwują z boku, no to to nie jest jakiś duży progres, więc będziemy na pewno celować w te imprezy międzynarodowe. To odnośnie MTB, czyli te Igrzyska Młodzieżowe, Mistrzostwa Europy w Polsce. No i na szosie ta ekipa juniorów, chociaż wydaje mi się, że taki Maciek Jarosławski na pewno też i na MTB pokaże się z bardzo dobrej strony, chociaż on jest pierwszorocznym juniorem, ale też i zapowiedział swoje starty razem z tą ekipą szosową, więc to też jest... Możesz potwierdzić, bo ja akurat nie mam tego w głowie, gdzie będą odbywały się Mistrzostwa Europy dla juniorów i orlików MTB? Nie ma takiej informacji do tej pory moim zdaniem. A okej, czyli jakby nadal jest jakby ta sytuacja tak niejasna. Tak, w zawieszeniu jest, tak. Okej. Ale sukcesów chyba też nie trzeba tylko upatrywać w wynikach sportowych, bo możemy tu na przykład spojrzeć na Matyldę Szczecińską, która no, związała się teraz z zagraniczną grupą zawodową MMR Racing Team, prawda? Tak, no cały czas kibicujemy naszym wychowankom, to samo jest z Karolem Ostaszewskim i trzymamy mocno za nich kciuki i na pewno to jest powód do radości i dumy, że nasi zawodnicy rozwijają się dalej i no, po cichu pewnie liczymy, że Matylda i Karol już w tym roku spróbują sięgnąć po medale w elicie, a może i te najwyższe trofea w Polsce. Odnosząc do tego sezonu, który w tym roku właśnie dość specyficznie jest ułożony, bo mamy Mistrzostwa Polski, które są na początku czerwca, potem pod koniec czerwca Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata w połowie sierpnia. Z punktu widzenia zawodników skoncentrowanych na startach w Polsce, czyli powiedzmy konkretnie, chociażby większości zawodników Warszawskiego Klubu Kolarskiego, w pewnym sensie sezon się kończy w połowie czerwca już dla wielu zawodników, a kolejne Puchary Polski dopiero koniec sierpnia i wrzesień. To jest dobry kalendarz na startowy? To jest dobry kalendarz tak, żeby mieć 2 szczyty sezonu? Czy byłeś raczej przeciwny temu, żeby Mistrzostwa Polski były tak wcześnie? Nie byłem przeciwny. To jest jakaś... To jest przed Mistrzostwami Europy i Mistrzostwa Polski powinny być jednak jakąś formą eliminacji do tych Mistrzostw Europy. Poza tym ten kalendarz tak naprawdę co roku jest bardzo podobny, że mamy te Mistrzostwa Polski powiedzmy w lipcu i potem jeżeli jesteś w kadrze Polski, to jedziesz na Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata, jak nie jesteś, no to masz ostatnie zawody, finał Pucharu Polski dziś we wrześniu, tak? Mhm. Głuchołazy, czasami jakaś inna miejscowość. I można się nad tym zastanowić. Tak jest ten model czeski szybszego kończenia sezonu razem z mistrzostwami krajowymi i potem mówi się, że oni już się przygotowują do przełajów i te przełaje dużo wcześniej odpalają. Można to powielić, można spróbować takiego modelu. My mamy taki model. Rzeczywiście te wrześniowe wyścigi cross country w Polsce są na takim, mam wrażenie, zawsze już dużym zmęczeniu. Jest niższa frekwencja i tam ci, co mają się ścigać o ten puchar, to się ścigają, reszta już może odpoczywa, odpuszcza, więc jest to zrozumiałe, że można by było spróbować czegoś innego. No ale mamy taki model i tak funkcjonujemy. Na koniec jeszcze, wakacje są zawsze Górskie Mistrzostwa Polski na szosie, niby na szosie, ale to bardzo dużo zawodników MTB się zawsze ściga. Ty, Paweł, powiedziałeś wcześniej, że ja prowokuję tutaj Błażeja tymi gravelami, ale patrząc na to, jak ten temat się rozwija, jak zaczął już dotykać sportu, chyba nie możemy wykluczyć, że w kolejnych latach powstanie sekcja gravelowa w Warszawskim Klubie Kolarskim. Tym bardziej, że mamy 2 rok z rzędu Mistrzostwa Polski wpisane do kalendarza, które są na początku lipca. Nie masz zawodników, którzy powiedzieli, mówią ci, a chciałbym wystartować w tej imprezie?
No tak, ale to wytłumaczcie mi, bo ja rozumiem, że to jest konkurencja, która polega na tym, żeby ścigać się na jakiejś długiej, dużej odległości. Tak? Czyli ten znaczy nie, bo jakby mamy jakby gravel, to jest taki właściwie bardzo szeroki worek, gdzie mamy amatorskie wyścigi ultra na dystansach wieloset kilometrowych. Natomiast no, UCI usankcjonowało gravel racing, czyli tak naprawdę to jest wyścig po szutrze na dystansie tam około 150 kilometrów. W Polski ile było? Około 120 chyba. Tak, na Mistrzostwach Polski było 120 albo 130 kilometrów. Tutaj akurat podium wzięło w całości od BG2, jeśli chodzi o mężczyzn. Mistrzynią Polski została Basia Borowiecka. Tak. No a mistrzem i... Paweł Bernas na rowerze MTB. Tak. Wylajtowanym ze sztywnym widelcem. No ale jakby no, gdzieś to UCI jakby to też pompuje. Gdzieś to się powoli rozwija. Dużo zawodników world tourowych przechodzi, czy próbuje swoich sił. Przecież na starcie Mistrzostw Świata mieliśmy Petera Sagana, myśmy Matthew Van Der Poela, po tytuł sięgnęła Pauline Ferrand-Prévot, więc jakby to nie jest taka jakby już zabawa, tylko poważne nazwiska, poważne kolarstwo. I pytanie właśnie, czy w ogóle ten temat gdziekolwiek się przewija wśród twoich zawodników? Pamiętajcie, że my mamy zawodników od przedszkolaków, tak? Do nastolatków i to jest głównie nasza grupa docelowa w 90%, więc myślę, że oni raczej na wyścigi 150-kilometrowe się nie nadają i w ogóle ich tam nie ciągnie. Natomiast tak, były chyba dwa przypadki zawodników, którzy pojechali na Mistrzostwa Polski w kategorii juniorów. Nawet chyba jakieś medale zdobyli, tak? Ale no to jest jakaś taka poboczna ich działalność i wydaje mi się, że byli to ludzie bardziej związani z maratonami amatorskimi, tak? Mhm. Czyli to nie był Maciej Jarosławski, tylko jakieś osoby, które na przykład ścigają się na Poland Bike'u. Podkreślasz wielokrotnie w rozmowie i to gdzieś tam zawsze wybrzmiewa, że WKK to jest jednak klub dziecięco-młodzieżowy. Tutaj jakby to jest ten core. Kiedy uświadomiłeś sobie albo kiedy przyjąłeś za fakt to, że WKK to również elita i to taka elita właśnie na poziomie medali Mistrzostw Polski, jak chociażby Klaudia Czabok. To naturalnie wyszło, czy to był jakiś proces, który spowodował tą ewolucję? Na początku była to grupa dorosłych ludzi, studentów, która razem jeździła na wyścigi. No właśnie, proszę przerwę, skoro powiedziałeś o tych dorosłych ludziach, może powiedz o genezie, o tym, kto założył WKK i jak do tego doszło, bo to, wiesz, to jest historia oczywiście... Straszne starocie, ale dobrze byłoby, żeby to wybrzmiało. 2001 rok, tak? Tak, no ale to był pewien proces. Ja najpierw tam ścigałem się, jeździłem do klubu w Wilanowie w liceum. Potem poszedłem na studia. Okazało się, że na studiach nie ma sekcji rowerowej. Potem się okazało, że jest ta sekcja. Przyjechałem na tą sekcję. Na jakimś treningu dublowałem wszystkich po 10 razy, tak? I na którymś... Czyli startowałeś w wampach? Tak, startowałem w wampach. I na którymś treningu przyjechał jakiś taki wymoczek taki. Chudzina taka. I ja jadę jedno okrążenie, drugie okrążenie, ten mi się trzyma na kole, mało tego, na ostatnim mi odjechał i to festa. Myślę sobie, no co za gość. Od razu pojechałem do niego, mówię, chodź, będziemy razem trenować. Chodź, idziemy na solo. Tak, i, no i tak się zaczęło, tą osobą był Andrzej Michniak. Pseudonim Wymoczek. No to wtedy po prostu wyglądał jakoś blado, był środek zimy. I tak się zaczęła nasza przygoda i Andrzej się w to dużo bardziej zaangażował, odnosił bardzo dobre rezultaty, chociażby na maratonach. No i warto podkreślić, że do dzisiaj się ściga. Tak, jest fundamentem warszawskiego klubu kolarskiego. No i gdzieś ścigaliśmy się w barwach Uniwersytetu Warszawskiego, AZS-UW. No i gdzieś jako ambitni młodzi ludzie pozyskaliśmy sponsora. Co to był ten sponsor wtedy? Firma Hepworth, produkująca ogrzewanie podłogowe między innymi. Ja pracowałem w tej firmie, poszedłem do szefa, namówiłem go i rzeczywiście otrzymywaliśmy od niego wsparcie. No i jak młodzi, buńczuczni ludzie, kiedy dowiedzieliśmy się, że AZS chce odciąć od tego jakieś 10-15%, powiedzieliśmy, o nie,
Trzasnęliśmy drzwiami i powiedzieliśmy, to robimy własny klub, tak? Od tego, co wy dostawaliście, oni chcieli 10-15%? Tak. No, tak samo funkcjonuje w związkach kolarskich, jakby Wielkopolski Związek Kolarski, 10% jakby budżetu, przez który przechodzi, to jest koszt obsługi, który po prostu jest czystym zyskiem. Tak, no i po prostu spotkaliśmy się z Andrzejem w jakiejś kawiarence na Nowym Świecie i powiedzieliśmy sobie, no to co, no to jak się nazywamy? No to może Warszawski Klub Kolarski, ale jakoś tak klasycznie, no ale to nie będzie klasycznie, no i... I wtedy złożyłem papiery, ponieważ właśnie no, kończyłem takie studia, a nie inne, pasjonowałem się tą organizacją, więc strasznie się zajarałem tym pomysłem, żeby to jakoś tak sformalizować i założyliśmy klub, który na początku był rzeczywiście grupą po prostu młodych ludzi, trochę z AWF-u ludzi tam dołączyło do nas, którzy jeździli po prostu na zawody i tak naprawdę były tam jakieś momenty takie przełomowe, że część z tych ludzi, kiedy ja zacząłem pracę z młodzieżą, powiedziała nie, to w ogóle nie tędy droga, chyba żeś zgłupiał, bierzesz odpowiedzialność za tych młodych, jeszcze z rodzicami będziesz musiał rozmawiać, nie róbmy tego. No i tam część osób zrezygnowała z tej wizji. No ja tą wizją podążałem za tą wizją i realizowałem, robiłem to, co po prostu lubiłem robić. Andrzej przez długi czas był gdzieś tam z boku i też się w to specjalnie nie angażował, no ale w pewnym momencie się też przekonał do tego. No i jestem w sumie dumny z tego, że razem z nim to do tej pory realizujemy. I tak to było z tym Warszawskim Klubem Kolarskim. Tak? A potem były różne etapy, no to pytałeś o te etapy przełomowe. Tak? Była ta grupa tych zadziornych młodych chłopaków, potem była grupa bardzo mocnych dziewczyn po dzień dzisiejszy. Przecież jest i Klaudia i Tosia, to one razem z tą Julką Adrianowską i Anią Gdańską jeździły na wyścigi. Tak, i kolejne pokolenie chociażby w postaci Alicji Matuły, która w tej chwili też rozbija bank. Tak, to już jest, ona dopiero zaczyna pisać swoją historię. Natomiast no, potem były różne kiedy się ukonstytuowała ta elita właśnie, kiedy jakby ta elita, jakby ta, nie pamiętam jak to się nazywa, bo macie jakby ten projekt właśnie, wcześniej współpracowaliście ze Specialized, teraz z Giantem, to jest jakby wyselekcjonowane grono zawodników, którzy są rzeczywiście ukierunkowani na wynik sportowy. Mhm. Jeszcze powiem tylko o tym, że Rafał Górak też jest taką osobą, która bardzo mocno inspirowała i to jest wykładowca na Politechnice Warszawskiej, matematyk. Zawsze się śmieję z niego, bo ma problem z sumowaniem tam jakichś rachunków, jak przychodzi co do czego, ale no, to jest człowiek, który potrafi bardzo abstrakcyjnie i niekonwencjonalnie myśleć i bardzo dużo wniósł do rozwoju Warszawskiego Klubu Kolarskiego. Natomiast tak, no w pewnym momencie tutaj Paweł Cyburt, Ania Gdańska i rozpoczęcie tej współpracy ze Specialized, to był chyba 2017 rok. I potem to było kontynuowane już dla szerszej grupy najlepszych zawodników, ale tam nie było jeszcze zawodników elity. Mhm. Zawodnicy elity, no to był naturalny proces tego, że oni po prostu dorastali, wkraczali w tą grupę elity. Z tego co pamiętam, pierwszorocznym zawodnikiem elity był Karol Ostaszewski u nas i Klaudia Czabok i Tosia Białek, bo to oni są równolatkami. Rzeczywiście to tak naturalnie wyszło, natomiast ja trochę się przed tym wzbraniałem i po dzień dzisiejszy czuję, że to jest bardzo duża odpowiedzialność i nie do końca tego z tą odpowiedzialnością się jakoś tak identyfikuję, nie chcę jej brać na swoje barki tak w 100%, tak? Uważam, że jednak powinny funkcjonować w Polsce teamy, które będą się specjalizować w szkoleniu takich zawodników, a takie teamy no, zamiast się pojawiać, to nikną nam z mapy. Mhm. I tych teamów jest coraz mniej i jest z tym coraz większy problem, zwłaszcza u kobiet. No, tym bardziej, że jeśli chodzi o elitę, czy już niezależnie czy mężczyzn, czy kobiet, tutaj jakby jest to najbardziej kosztowny element szkolenia, tak naprawdę, bo tu już mówimy przede wszystkim o startach zagranicznych, o wszystkich elementach związanych z treningiem, nie tylko trening, ale też psycholog, fizjoterapeuta, regeneracja, dieta, to są wszystko takie elementy składowe, które połączone razem dobrze dopiero dają wynik. No to jest to, co Karol też mówił, że jak wyjeżdżał z WKK, to gdzieś tam musiał albo osobno jechać, albo osobny nocleg mieć, żeby po prostu mieć jak najwięcej tego czasu w spokoju dla siebie, czy to przed startem, czy po starcie. Ale też narzekał na to, że miał jak za dużo tego czasu, to też nie jest dobrze. Tak, jasne, że wydaje mi się, że Warszawski Klub Kolarski przygotowuje zawodników do tego, że oni mają to ogarnięte, jak jeść, jak się regenerować. No muszę przyznać, przepraszam Bożej, że ci wszedłem w słowo, ale pamiętam
jeden z moich pierwszych jakichś wyjazdów na któryś Puchar Polski i pamiętam tych młodych zawodników, którzy gdzieś tam do kuchni, tu makaron gotowali, tu jakieś sosy i naprawdę muszę przyznać, że mi wtedy zaimponowali, że w takim wieku mają takie kulinarne umiejętności. Ogarniają, bardzo dużo rzeczy ogarniają i to jest to wychowanie, o którym mówimy. Nie są to puste słowa, tylko rzeczywiście to realizujemy właśnie poprzez takie wyjazdy, poprzez wyjazdy na obozy. Ci ludzie po prostu muszą się szybko uczyć, jak sobie samemu radzić. No ale dorośli zawodnicy to już jest zupełnie inny level i rzeczywiście oni powinni mieć osobne wsparcie. Przede wszystkim powinni mieć płacone za to, tak? A my tych środków po prostu nie mamy, tak? I to jest coś, co mnie bardzo, bardzo boli. No ale tu musimy też podkreślić, bo w sumie nie wiem, czy to wybrzmiało w naszej rozmowie, że wśród zawodników Warszawskiego Klubu Kolarskiego są już zawodnicy, którzy startują naprawdę w najważniejszych imprezach, tak? Mieliśmy chociażby przykład w miniony weekend, gdzie wspomniana Alicja Matuła i Tosia Białek startowały w Mistrzostwach Świata w kolarstwie przełajowym, ale wielokrotnie to są Mistrzostwa Europy w różnych odmianach kolarstwa. Czy Puchary Świata. Czy Puchary Świata, tak? Więc są to najważniejsze imprezy w tym, co tak bardzo kochamy. Daje ci to taką samą satysfakcję, jak uśmiech młodzieży po treningu? To, że masz zawodników, że jakby WKK wykreowało zawodników na tak wysokim poziomie sportowym? Nie, raczej to jest duży stres dla mnie, tak? Ja strasznie przeżywam te zawody, te starty. Alicji może trochę mniej, ale taki Tosi bardzo. I obserwuję to i oglądam. I no jednak wolę te uśmiechy dzieci na treningu. I to mi więcej dodaje animuszu i chęci do pracy niż jakieś super osiągnięcia naszych kadrowiczów. To nie jest ten najsilniejszy motor, który mnie napędza. Ale to chyba też napędza te dzieciaki, które gdzieś tam śledzą ich poczynania, a wiadomo, że ta starszyzna klubowa no to są idolami dla tych młodszych, prawda? Trochę tak, trochę nie. Właśnie czasami mnie to oszokowało, że wsiadałem do busa na obóz z jakimiś żakami i zadawałem pytanie, no to kto w WKK ma teraz koszulkę mistrza Polski? Cisza. No Matylda Szczecińska. A kto to? Tak, no więc nie zawsze oni to kojarzą. No to też pewnie też efekt jakby skali klubu, który jest bardzo duży, więc... Tak, więc no tak na pewno rodzice kierują się tym, że widzą, że klub ma sukcesy, ale wydaje mi się, Marcin, że to trenerzy bardziej przyciągają, tak? I inni młodzi zawodnicy, którzy mają dobrą opinię o nas, że jest fajnie, że jest miło na treningach, że można się czegoś nauczyć, że jest dobra atmosfera. Te przyjaźnie, które ci ludzie młodzi zawiązują w Warszawskim Klubie Kolarskim potem są kontynuowane i one często są znacznie silniejsze niż te szkolne znajomości. I to jest niesamowite. Znaczy tak, no bo klub to jest też taki drugi jakby nauczyciel życia, prawda? Trochę jak druga rodzina, nie? I drugi dom. No to tak. Jest takie miejsce, w którym można odnaleźć się w trochę innej roli. Jednak jesteśmy w szkole często jakoś naznaczeni. Dobry, zły uczeń, tak, rozrabiaka, kujon, tak, a tutaj odnajdujemy się w jakiejś innej roli, jeszcze w czymś, co jest naszą pasją. A warto podkreślić, że tutaj jakby z tą całą otoczką kolarską jest związanych dużo innych elementów życia, no bo tak jak wspomniałem, chociażby ta umiejętność gotowania, nie wiem, na przykład serwis roweru, który zawodnik może sam wykonać, no to też go uczy jakichś nowych umiejętności technicznych chociażby. Dokładnie, dokładnie. Boże, tutaj wspomniałeś, że nie do końca najmłodsi zawodnicy śledzą to, co te wyniki sportowe twojej elity WKK. Natomiast WKK, już to raz powiedziałem, jest zaprzeczeniem w pewnym sensie tego, czego nie oferuje PZKOL, prawda? PZKOL nie oferuje ciągłości, nie oferuje perspektyw. WKK dzisiaj, w tej już takiej dojrzałej 20-letniej sytuacji czy pozycji, to jest klub, który od przedszkolaka do medalisty Mistrzostw Polski i to bez żadnego koloryzowania. Tak, to jest niesamowite, bo swego czasu właśnie jak tworzyliśmy tą misję, wizję klubu, ja też stworzyłem takie hasła, mistrzostwo z WKK i przygoda z WKK.
najwięcej radości nam sprawia ta przygoda z WKK, bo to zawsze jest fajnie, jak bus się zakopie w jakimś piachu, a potem się okazuje, że ma napęd tylko na jedno koło, bo już jest trochę stary. Dużo było różnych fajnych sytuacji z tym związanych, natomiast takie finalne hasło to było przez przygodę do mistrzostwa z WKK. I rzeczywiście to udało nam się zrealizować i mamy sporo przykładów takich ludzi, którzy są naszymi wychowankami i od najmłodszych lat, trenując z nami, doszli do medali Mistrzostw Polski. Jeszcze jedna rzecz była taka chyba zwrotna, jeśli chodzi o Warszawski Klub Kolarski. Przynajmniej z mojej perspektywy, jako osoby, która śledzi poczynania kolarstwa górskiego w całym kraju. W którym momencie zapadła decyzja, że będziecie nie tylko klubem szkolącym, ale również organizującym zawody? Kiedy pojawił się Puchar Mazowsza? Na samym początku, Paweł, tak. No to widzicie, jaki jestem nieprzygotowany. Ale to jest też tak, że na początku to się nie nazywało Puchar Mazowsza w pierwszym roku i to był chyba jakiś 2004 albo trzeci rok, kiedy zorganizowaliśmy zawody. To jest też bardzo ciekawe, że jak organizujesz pierwsze zawody i masz taką grupę pasjonatów, którzy chcą wszystko robić, to takie zawody czasami prawie nic nie kosztują. Tak, nie wiem, karetka może kosztować, ten załatwi puchary, tamten ustawi trasę, ten przywiezie podium. Wszystko się robi jakoś samo. Jest taki, to troszeczkę doświadczasz tego ze swoją inicjatywą. Tak? Natomiast potem ten entuzjazm troszeczkę opada. I potem już nagle trzeba za wszystko płacić, z każdym trzeba się dogadywać, rosną też i oczekiwania względem organizatora i jest coraz trudniej. Więc to był jakiś 2004 chyba, jak mamy takie pierwsze zawody, jest tam stamtąd takie pamiątkowe zdjęcie. Gdzie się odbyły pierwsze zawody? Na Kopiecwila. W ogóle Kopacwila była takim naszą taką kolebką tak naprawdę, tam żeśmy bardzo dużo jeździli i trenowali. I stamtąd jest takie zdjęcie, gdzie jest właśnie Paweł Cybort między innymi, tak, w koszulce WKK, jest tam Andrzej Michniak. To jest to wideo, które pojawiło się chyba na fanpage'u WKK ze dwa lata temu, właśnie za taki reportaż wideo z To były nasze początki, ja byłem strasznie ambitną osobą, która rzeczywiście wtedy rozpychała się łokciami, do wszystkich mediów chciałem chodzić i różne rzeczy nagrywać i gdzieś to był jakiś taki efekt jednej z takich moich inicjatyw. Mieliśmy taką gazetę Życie Warszawy jako patrona i Tygodnik Południe, do tej pory chyba zresztą drukowany. Południe chyba jeszcze, tak. Tak. Więc medialnie starałem się i mam dużo wycinków z gazet z tamtych czasów. Pozbierałem to, kolekcjonowałem i strasznie mi na tym zależało, żeby to jak najlepiej rozpromować. I potem chyba następnego roku, czyli jakiś byłby to albo czwarty, albo piąty, 2004-2005, to wówczas przybrało to formę Pucharu Mazowsza i zaczęliśmy współpracę z różnymi innymi miejscówkami, nie tylko na Ursynowie. Pamiętam, że mocno zaangażowali się w organizację wtedy panowie z miejscowości Łochów, nie wiem czy kojarzycie. Mhm. I tam stamtąd mieliśmy dwóch zawodników i tam organizowaliśmy też dwie edycje. No i to się tak rozwijało, ale to cały czas bazą byli ci studenci, którzy trenowali kolarstwo, razem się ścigaliśmy. Troszkę jakby robiliście zawody dla siebie w pewnym sensie? Trochę tak, tam nie wiem, było takie środowisko związane ze sklepem Legion na przykład, bardzo popularne i bardzo dużo ich było i oni przyjeżdżali. Z własnej potrzeby? Tak, z własnej potrzeby i tam no, były te młodsze kategorie, ale no tak patrzyliśmy z pobłażaniem na nich, tak, te dzieciaki gdzieś tam się po tych krzakach za nami pamiętają, ale w ogóle to nie był ten poziom sportowy i one tak trochę jak dzieci we mgle, no i potem zaczęli do nas dołączać. Nie wiem, czy kojarzycie takiego zawodnika, Paweł Król na przykład, to jest jeden z takich naszych pierwszych wychowanków, on teraz już jest mastersem, tak? Dla mnie to jest przerażające, ale to właśnie taki dzieciak, który tam wtedy jeździł, nie wiem, był może juniorem młodszym co najwyżej. No to do dzisiaj reprezentuje barwy klubu. Tak, to prawda. To co też miłe. Była wtedy jakaś alternatywa, jeśli chodzi o zawody cross country na Mazowszu, czy to nie, też potrzeby nie, troszkę to robiliście? Nie, z tego co pamiętam, Paweł, to my żeśmy odpalili Puchar Mazowsza równolegle do Mazowii. Mazowia powstawała i my Puchar Mazowsza, tylko oni robili maratony, które były też jeszcze trochę na początku, nie wiem czy pamiętacie tą historię, połączone z inicjatywą Grabek Golonko. Mm-hmm. Tak, bo pierwotnie było jakby trzech panów organizujących tę imprezę w Łomiankach bazę, chyba. Bazę swoją połączyli, rzeczywiście tam jakieś imprezy w Łomiankach, to był wysyp tłum ludzi na tych rowerach. Dla nas to było trochę dziwne. Proste te trasy, gdzieś jeżdżenie po jakichś lasach, tak
od czapy jeszcze po jakichś strzałkach, gdzie można się zgubić, a my tutaj z tym znakowaniem trasy, z tymi taśmami przez całą trasę i gdzieś wynajdywanie jak największej ilości zjazdów, podjazdów i żeby było hardkorowo, więc troszeczkę inny sposób myślenia, ale równolegle żeśmy to robili. No i przez długi okres czasu była to taka spontaniczna inicjatywa, z roku na rok coraz bardziej profesjonalna. Wydaje mi się, że w pewnym momencie powstał taki cykl trochę konkurencyjny w Opocznie. Górska jazda w centrum Polski, czyli Mariusz Sarwiński naprawdę. Mhm. Tak, ale było... jakiego sponsora oni mieli? Oni mieli Hurom. Hurom, mhm. Tak. I oni trochę nas zmobilizowali do tego, żeby podnieść swój poziom. Potem M-Ligę nas zmobilizowała. No i to w sobie wyszło na dobre, tak? No i koniec końców nie ma górskiej jazdy w centrum Polski, nie ma cross country na M-Lidze, a tak. Puchar Mazowsza trwa. Tak, ale no ja jestem wdzięczny jednym i drugim organizatorom za to, że się pojawili na tej mapie i naprawdę zmobilizowali nas do większego wysiłku. Na pewno mamy ten handicap w postaci tego, że u nas jest bardzo dużo ludzi z pasją, którzy, to nie jest wąskie grono ludzi, którzy mają jakąś zajawkę i coś próbują wpleść w swoje życie, tylko to wynika z naszej pasji i to jest jakby efektem ubocznym trochę naszej działalności, tak? Czyli szkolimy młodzież po to, żeby ona startowała na zawodach. Nie wszystkich też można wywieźć od razu na Puchary Polski, poza tym Puchary Polski są daleko i są trudne, więc lepiej ich przygotować tutaj u siebie pod własnym oknem, żeby potem mogli się odpowiednio zachowywać i startować i poradzić sobie na Pucharach Polski. A jak Błażej zachęcić ludzi do tego, żeby przyjeżdżali i startowali w zawodach cross country? No bo wiadomo, że tu jest ogromna dysproporcja pomiędzy XCO a XCM, czyli maratonami. Tutaj dużą rolę odgrywają trenerzy, tak samo Maciek Jeziorski robi fantastyczną robotę, współpracuje z ludźmi dorosłymi i też ich uczy tego i od niego przyjeżdża trochę ludzi do nas. Wydaje mi się, że też część osób zaczyna być znudzona tymi maratonami. Być może, że efektem tego są te gravele, na które się przerzucają, a niektórzy przyjeżdżają na cross country. Nigdy to nie będzie dyscyplina, która będzie zrzeszała masę ludzi, bo jest to po prostu trudne i mało kto jest przygotowany do tego, żeby pokonywać tak trudne elementy na trasie. Aczkolwiek odczarujmy, jakby Puchar Mazowsza nie jest aż tak trudnym nie, technicznie, jak, nie. Jak nie. Te trasy, tak, które tak, znamy już, z Puchar Polski. Gryzłem się w język, jak to mówiłem. Tak, przesadziłem. Nie, to nie jest. Nie, bez przesady. Chcemy zachęcić słuchaczy, a nie ich zrazić. Dokładnie. No po prostu raczej się tłumaczę z tego, że nie udało nam się tutaj pozyskać jakiejś masy ludzi, a bardzo byśmy chcieli. Mieliśmy różne inicjatywy, łącznie z e-bajkami. No właśnie, jak ty do tego podchodzisz? Bo to jest też częsty temat, który poruszamy z naszymi gośćmi. Rowery elektryczne. Czujesz to, czy Czuję akceptujesz, to. Bo jest to znak naszych czasów? Zabierasz elektrykę, jak jedziesz z młodzieżą w górę dla siebie? Nie. Cały czas daję radę na zwykłym rowerze. Natomiast jeździłem ostatnio z żoną na elektryku po górach i jest to fantastyczna przygoda. Pozwala właśnie pojechać z kimś, kto normalnie by może nie dał rady tak fizycznie. To z jednej strony, a z drugiej strony no to też jest troszeczkę coś innego. Jeżeli chcemy się zmęczyć, to naprawdę się zmęczymy na tym elektryku. A może czasami wjedziemy gdzieś, gdzie byśmy nie byli w stanie wjechać. Więc to nie jest tak, że ten elektryk to jest motorynka, którą naciśniemy guziczek i jedzie. Tak. Tak samo się męczymy, zresztą chyba Przemek Gierczak pokazywał takie wykresy ze swoich wyścigów, że jego tętno było takie samo na wyścigu e-bajka jak na zwykłym wyścigu, więc to jest coś troszeczkę innego, dającego inne możliwości, ale nadal jest to olbrzymia przygoda i frajda i można na cięższym, bardziej amortyzowanym rowerze wjechać w ciężki teren, więc możemy na e-bajku dotrzeć tam, gdzie normalnie byśmy nie dotarli. A jest szansa na powrót rowerów EMTB na Pucharze Mazowsza? Czy to, kategorii. Tak, czy to po prostu zbyt wcześnie wprowadziliście? Myślę, że zbyt wcześnie wprowadziliśmy. Mhm. To też była nasza wspólna inicjatywa z firmą Sixt, która ostatecznie zmieniła swoją strategię marketingową i no, opuściła tutaj w tak dużym zaangażowaniu, w jakim była z nami dwa lata temu.
Więc no to wymaga po prostu dodatkowych nakładów, osobnego sponsora i mam nadzieję, że kiedyś do tego powrócimy, ale w ogóle tak mi się wydaje, że te wyścigi powinny być trochę innymi trasami poprowadzone niż te cross country. Mogą być trudne te trasy, ale na przykład fascynowałby mnie przejazd plażą nad Wiślaną, tak? Normalnie na rowerze nie przejedziemy, ale po plaży na elektryku przejedziemy. A to fantastyczna sprawa, tak sobie pojechać wzdłuż plaży. Wspomniałeś o plaży. Tutaj mamy Andrzeja Michniaka, Pawła Króla. Ta plaża pod Mostem Poniatowskim jest stałym punktem, czy miejscem treningów przełajowych, które akurat organizuje jeden z uczestników Syrenki, Maciek Puś. Czy te przełaje były zawsze w WKK za sprawą chociażby Andrzeja, czy one wróciły wraz z jakimś takim nowym oddechem, które przełaje mają na rynku kolarskim w ogóle? No i jedno i drugie ma wpływ. Natomiast te przełaje ze względu na aktywność Andrzeja były z nami od dawien dawna i to się nie zmienia. Natomiast dzięki temu, że te przełaje robią się coraz bardziej popularne, dzięki też twojej inicjatywie w Warszawie, no to te dzieciaki też zaczynają podejmować temat, ale na przykład w tym roku mniej zawodników podjęło wyzwanie niż w zeszłym roku. Trochę z tego powodu utyskiwałem, bo rowery były przygotowane do tego, żeby młodzież się ścigała, a nie było aż tylu chętnych. No to jest trudna dyscyplina tak naprawdę, tak? To najgorsza aura, wcale niełatwa trasa. Dokładnie. I te trasy są takie, że no dużo częściej się wywracasz na nich niż na MTB. Nie każdy lubi się ślizgać, wywracać, podnosić. No to jest a do tego jeszcze trzeba umyć rower. No i jeszcze tak. Ja ostatnio zabrałem podopiecznych na rundę pod Stadion Narodowy i byłem zaskoczony, jak powiedzieć, że oni nie lubią, że im się to nie podoba. Ja mówię, dlaczego? Bo nie lubią jeździć w błocie, gdzie ja na przykład uwielbiam. No dla mnie błoto to są najlepsze warunki do jazdy. No wiadomo, wiąże się to niestety z tym, że jesteśmy brudni i rower jest brudny, który trzeba umyć, ale no są to najlepsze. To jest zresztą argument Klaudii Czabok, jakiego pytałem w tym roku chyba przynajmniej raz o motywację do startu w przełajach. Powiedziała, że jakby chciała podnieść swoje kompetencje i umiejętność jazdy w błocie, które takie warunki zdarzają na cross country, a jeśli no chce być w czołówce, no to trzeba być przygotowany na każdy scenariusz. Więc tak, Klaudia dobrze sobie poradziła, ale to mocna strasznie zawodniczka. Ona bez specjalnego przygotowania rzeczywiście wpadła na te przełaje i tam parę fajnych wyników zrobiła. No przełaje są bardzo specyficzne. Ja na przykład lubię wyjeżdżać na zawody z młodzieżą. Lubię tą atmosferę, to o czym opowiadał górnik, że tam gotujemy sobie wspólnie, tak, jakaś wspólna odpowiedzialność. Ale pamiętam na przełajach, no to nie jest przyjemne, tak? Przyjeżdżasz, uciekasz przed zmrokiem. Ze mnie się śmieli, słuchajcie, bo w zeszłym roku pojechałem na Mistrzostwa Polski, objechaliśmy trasę, przyjechaliśmy do ośrodka, ja się przebrałem i ubrałem się już w piżamę. Oni patrzą na mnie i mówią, Błażej, ale dopiero jest 18. A mnie to też śmieszy, bo ja często też o 18 już w piżamie i w szlafroku. Ale przywołałeś, Paweł, Klaudię, więc pozwoliłem sobie tutaj wyciągnąć telefon i odniosę się do jej wczorajszego posta na Instagramie, gdzie podkreśla jakby korzyści płynące z tego, że zaczęła bardziej ścigać się w przełajach i jest tak. Szybciej zaczynam napędzać rower po zakrętach, szybciej zaczynam kręcić, mam lepszą kontrolę roweru przód-tył, mam większą swobodę jazdy w błocie i lepiej wybieram linię, przykładam większą uwagę do ciśnienia w oponach, generalnie więcej kręcę nogami, przypomniałam sobie, jak jeździć bez dropera. Same korzyści. Same korzyści, ale wydaje mi się, że w ogóle w szkoleniu zawodnika istotna jest różnorodność tych konkurencji. To samo można powiedzieć, że zawodnik, który by wsiadł i trochę pojeździł na torze, też nabiera różnych umiejętności, chociażby notorycznego pedałowania, ale też ten tor jest dosyć stromy, więc też umiejętności balansowania troszeczkę ciałem. Pewności siebie w momencie, kiedy ktoś jedzie bardzo blisko obok. Jazda na szosie też uczy tego, jak jechać w grupie, z jakim się jest dużo cwaniakowania, schowania się za koło, ale też i takiej dynamiki. Dynamika uczy też jazdy na naprawdę dużej prędkości. Co widać na przełaju, kiedy mamy do czynienia przed zawodnikiem, który jeździł tylko MTB. Zaczyna się prosta, i on sobie tak jedzie, tak? On nie ma tej dynamiki. A szosowiec
rozkręci i jedzie dużo szybciej. Na głupim kawałku płaskim dużo więcej nadrobi szosowiec niż zawodnik z MTB. Więc wszystkie te konkurencje razem mogą dać nam bardzo wszechstronnego zawodnika i każda z tych konkurencji czegoś uczy, a rzeczywiście Przełaj ma wiele tych elementów, których potrafi nauczyć. No widzimy to chociażby po zawodnikach typu Van der Poel czy Pidcock, prawda? Jak bardzo wszechstronnymi są zawodnikami, którzy odnajdują się w Przełajach, na rowerze górskim, na rowerze szosowym. Dokładnie, no ale jeszcze trzeba lubić to zimno, tak? Chociaż akurat na południu Europy, od nas na południu, tak? No bo Belgia, Holandia są jeszcze bardziej wysunięte kraje na południe od nich, no ale tam jest zawsze trochę cieplej, tak? I u nas jednak zdarzają się te wyścigi, kiedy trzeba się ścigać w mrozie. Jeszcze nie tak dawno pamiętam jakieś Mistrzostwa Polski, na które wyjeżdżała ekipa z WKK i robili mi zdjęcie, że nad ranem było tam, nie wiem, minus 20 stopni. Ta, tak? To osławione sławno akurat, tak. Minus 15 tam było rzeczywiście i było zwlekanie ze startem, bo minus 15 to chyba jest minimalna temperatura, przy której mogą być rozegrane zawody, więc sędziowie czekali, aż te minus 15 się pokaże na subkurtenci i wtedy można było rozpocząć nie ściganie. Nie każdy to lubi, a współcześnie coraz częściej mamy przewrażliwionych rodziców, którzy strasznie dbają o to, żeby dziecko się nie zaziębiło, nie przeziębiło i nie musiało pauzować w szkole, więc też jako rodzic to rozumiem. No i przez to być może mniej tej młodzieży w tym roku wystartowało w Przełajach. Wspomniałeś o rodzicach. Z kim się dzisiaj trudniej pracuje? Z młodzieżą, która ma mnóstwo różnych motywatorów albo demotywatorów do tego, żeby trenować? Czy z rodzicami, którzy są nadreaktywni, gdzieś tam dokładają tej presji dzieciakom? Z perspektywy tych kilkunastu lat i bardzo szerokiego spektrum zawodników, co jest większym wyzwaniem? Rodzic czy dziecko? Ja myślę, że ja miałem dużo szczęścia do zawodników i do rodziców. I nie mogę złego słowa powiedzieć i o jednych, i o drugich. Pewnie były jakieś przypadki takie ekstremalne, gdzie coś było nie tak, ale nie miałem jakichś sytuacji bardzo problemowych z rodzicami albo bardzo problemowych z zawodnikami. No, są to ludzie, którzy są świadomi swoich decyzji, że młody człowiek, że trenuje kolarstwo, w związku z tym musi ponosić jakieś tam koszty, wyrzeczenia. No i rodzice, którzy też zdają sobie sprawę, że dziecko trenuje bądź co bądź wyczynowo sport. I to jest związane z takimi, a nie innymi sytuacjami. Nie do końca bezpieczny sport. Nie do końca bezpieczny sport. No tak, to już jest osobny temat, który bardzo istotny, którego nie poruszyliśmy, ale o którym też pewnie można by dużo mówić. Ale coś mi umknęło, bo chciałem powiedzieć odnośnie tych rodziców. A, że tak, że czasami rzeczywiście wśród rodziców dostrzegam takie elementy, przekonania o tym, nie wiem skąd zaczerpniętego, że klub powinien wszystko zaoferować, tak? Czyli że klub powinien trenować, dawać sprzęt, dawać na wyjazdy. Jak to przecież moje dziecko jeździ w waszej koszulce, tak? Czasami jeszcze się spotykam z takimi... Taką roszczeniowością wręcz, tak naprawdę. Tak, z takim podejściem jest to trochę... Znaczy mi się wydaje, tłumaczę i potem jakoś spotykamy się albo nie spotykamy w połowie drogi. Ale tak jak mówię, no nie miałem nigdy jakichś złych bardzo doświadczeń z rodzicami. Mi się wydaje, że to też trochę wynika z tego, że niektórzy nie znają do końca realiów, jakie panują w Polsce, bo do mnie też kiedyś zadzwonił znajomy, coś tam rozmawialiśmy i on był wielce zdziwiony, że w WKK zawodnicy startują na swoich rowerach, tak? Uogólniając, no bo jest grupa zawodników, którzy startują na rowerach od sponsora firmy Giant, ale większość startuje jednak na swoich i był taki wielce zdziwiony, że myślał, że jak zapisze dziecko, no to dziecko dostanie od klubu prawdziwy, profesjonalny rower. No, a to tak nie wygląda. Tak, tak. No, czasami zdarzają się rodzice, którzy dzwonią do mnie i pytają, czy właśnie można zapisać dziecko do klubu, no i że czy rower od razu dostanie, tak?
No i wtedy muszę wyprowadzać z błędu, że jednak trzeba przyjechać na swoim rowerze. Pomimo to no, klub dysponuje naprawdę chyba w tej chwili około 50 rowerami szosowymi, które wypożyczamy notorycznie. To są te rowery z tego projektu szkółek kolarskich. One może nie są najwyższej jakości i na pewno juniorowi młodszemu do ścigania bym takiego roweru nie dał, ale młodzik może na takim żak pojeździć. Mamy trochę też i lepszych rowerów, no i oczywiście duże wsparcie ze strony Gianta. Sporo tych rowerów MTB i szosowych trafia do naszych topowych zawodników. I przełajowych rowerów. I przełajowych, tak, tak, marki Leaf, oczywiście, tak, to jest. No to jest też, tak jak pytałeś, Paweł, o te momenty przełomowe, tak, no to taka współpraca ze Specialized na początku, a potem z Giantem, to są takie też momenty przełomowe dla nas i no teraz wydaje się, że to traktujemy trochę jak powietrze. No jest taki kluczowy sponsor, ale jak się rozejrzymy dookoła, to takich klubów, które mają takie wsparcie, pewnie nie ma za wiele. Za chwilę, Błażej, minie rok od wybuchu wojny na Ukrainie, ale warto też podkreślić, że Warszawski Klub Kolarski też zaangażował się w pomoc zawodnikom, którzy stamtąd uciekli do Polski. Możesz coś na ten temat więcej powiedzieć? Tak, od samego początku staraliśmy się, jak chyba zdecydowana większość Polaków, pomagać naszym sąsiadom za wschodniej granicy. Najpierw wysyłaliśmy nasze busy na granicę, żeby przewozili uciekających Ukraińców, a potem rzeczywiście też i nasi rodzice naszych zawodników udostępniali swoje mieszkania. Staraliśmy się załatwić różne lokale dla tych ludzi, którzy tutaj przyjeżdżali, a potem znalazła się część też Ukraińców, którzy przyjeżdżali na nasze treningi. To były bardzo różne historie, tak? Były osoby, które przyjeżdżały i były w tak ciężkiej sytuacji, że nie mogły nawet pozwolić sobie na to, żeby przyjeżdżać na treningi, bo musiały iść do pracy, tak w wieku, nie wiem, 16-17 lat, bo były takie osoby, które były same, a były też i osoby zamożne, które przyjeżdżały tutaj na pełnym luzie, tak można powiedzieć, i z własnym sprzętem i też z nami trenowali. Z takich osób, które do tej pory z nami trenują, to tak naprawdę została chyba jedna tylko dziewczyna. Dwóch chłopaków czy trzech chłopaków wróciło na Ukrainę wraz z początkiem roku szkolnego we wrześniu. Pozyskaliśmy dla nich poprzez grant z Unii Europejskiej rowery. I oni te rowery zabrali tam ze sobą na Ukrainę. Jedna dziewczyna trenuje cały czas systematycznie. Nawet miałem takie sytuacje, że śmiałem się, że więcej jest obcokrajowców na treningu, bo trenuje z nami też od niedawna Ugo, Hiszpan. I przyjeżdżała na przykład trójka Ukraińców i Ugo, tak? I rozmawialiśmy trochę po rosyjsku, trochę po angielsku i no, zabawnie było. A nasze polskie dzieci niestety nie dotarły z jakichś powodów. Ale to tam jednostkowe takie przypadki, ale trochę ich było, natomiast tak jak mówię, część chłopaków wróciła, dziewczyny zostały, jedna dziewczyna pojechała do Szwajcarii, bo tam ma swoją siostrę, jedna stale trenuje, druga tak trochę z doskoku. Boże, 2 godziny rozmowy zleciały, bardzo Ci dziękujemy za ten czas, za tą rozmowę o takim też przełomowym momencie, można powiedzieć, w Twojej też prywatnej karierze jako działacza. Na koniec taki może quasi blok reklamowy, czyli miejsce, czas, kiedy możesz podziękować komukolwiek za to, gdzie dzisiaj jest Warszawski Klub Kolarski. No i jakbyś chciał kogoś zachęcić do tego, żeby dołączył. To też czas na pozdrowienia. I pozdrowienia, tak. Twoje 3 minuty. Ten klub to jest społeczność, duża społeczność, która jest zbudowana na trenerach i pracy rodziców, i tym rodzicom i trenerom należą się największe podziękowania. Na pewno miasto stołeczne Warszawa, które nas wspiera, dzielnica Ursynów, dzielnica Wesoła, Urząd Marszałkowski poprzez wspieranie naszych imprez sportowych, które organizujemy, czyli Pucharu Mazowsza. Natomiast są z nami kluczowi sponsorzy prywatni, to jest firma Giant, która już 3 rok będzie z nami i która dostarcza nam najwyższej jakości sprzętu i no tak jak już powiedziałem wcześniej, jest to dla nas
wyjątkowe wyróżnienie, że możemy z nimi współpracować. Natomiast od tego roku pojawi się nowy sponsor w warszawskim klubie kolarskim. Firma związana z IT, jest to firma Eskom. I to tak naprawdę chyba pierwszy raz o tym mówię. Mamy podpisaną umowę i będziemy pewnie dokonywać jeszcze jakiejś większej prezentacji z tym związanej. Będziemy współpracować z reakcją łańcuchową, w której się znajdujemy. Będziemy współpracować ze strefą mocy. No i udało nam się też kontynuować współpracę w znacznie zawężonym zakresie, ale mimo wszystko z Sixtem. Cały czas część naszej floty opiera się o ich zasoby i to też jest dla nas bardzo pozytywne. Rozmowy jeszcze z kilkoma sponsorami trwają, natomiast no jest to dla mnie bardzo doceniające nas jako społeczność to, że ktoś chce ofiarować swoje środki czy swoje wsparcie. I no, jesteśmy bardzo wdzięczni za to. Mam wrażenie, że też przez to, że ta społeczność, co tutaj opisywaliśmy, tak bardzo się rozrosła i też ma swoje media społecznościowe, które dobrze działają, to że ci sponsorzy uzyskują jakiś pozytywny feedback związany ze swoim zaangażowaniem, bo jednak takie wspieranie jednostronne często bardzo szybko się kończy, natomiast jeżeli druga strona odczuwa, że ma też z tego jakieś korzyści, to możemy liczyć na dłuższą współpracę, tak jak jest chociażby z firmą Sixt. A jeśli chodzi o takich indywidualnych, nie wiem, sympatyków, darczyńców, można wspierać warszawski klub kolarski w jakikolwiek sposób? Tak, oczywiście mamy swoją ofertę, chociaż tak jak trochę tutaj opowiadałem o tym, że jeżeli się udajemy do konkretnego sponsora, to warto wiedzieć, co tego sponsora tak naprawdę interesuje. I każdy może znaleźć jakiś inny element, który będzie go przyciągał do warszawskiego klubu kolarskiego. Można wspierać warszawski klub kolarski poprzez 1,5% przekazane na organizację pożytku publicznego. Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, nie trzeba tego robić przez jakichkolwiek pośredników, tylko wpisując nasz numer KRS-u, więc jest to bardzo proste i nic nie kosztuje tak naprawdę. I oczywiście mamy swoją prezentację i na stronie internetowej, mamy podany swój numer konta,